Szanowni Państwo, portal o historii EU zaprasza na spotkanie pod tytułem Zwrot ludowy w humanistyce, tropy, konteksty, doświadczenia. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów i debat portalu o historii EU. Tym razem gościnią dr habilitowanej Ewy Solskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i portalu o historii EU była dr habilitowana Katarzyna Czeczot z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zwrot ludowy w humanistyce, tropy, konteksty, doświadczenia. A więc to, czego jesteśmy reflektującymi świadkami i współtwórcami, kiedy zostaje opowiedziane w dyskursie humanistycznym. Dokonujemy przy tym swoistej anabazy, powracając do kwestii zwrotu ludowego. Czy jest, czym jest, dlaczego jest i czym być może? Z kolei punktem węzłowym powinna tu być na nowo refleksja nad pojęciem ludu, a przestrzeniami dyskursu, w których zostanie ona dokonana, może być kultura wizualna, krytyka feministyczna, teoria literatury, różne strony public humanities i niezawodnie tropy polityczności, nie tylko gender. Rozmowa odbyła się w piątek 12 marca 2021 roku o godzinie 16. Wideo i podcast są dostępne na portalu O Historii EU oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych YouTube, Facebook i Twitter. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorii.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów zorganizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia naszego profilu na Facebooku. Redakcja portalu O Historii EU. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu seminariów, debat humanistycznych, które organizuje portal O Historii EU pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego i Ośrodka Lubelskiego Brama Grodzka Teatr NN. Od stycznia poruszamy temat, który już roboczo jest nazywany zwrotem ludowym w humanistyce, zwrotem ludowym w historiografii polskiej. I ludową historią Polski. No, mieliśmy kilka spotkań, których stałym wątkiem w zasadzie jest taka operacyjna kwestia, nazwijmy to tak, no właśnie, czym jest ten zwrot ludowy? Czy jest w ogóle, czym być może? I no, również stałym problemem jest pojęcie ludu. Da, niewątpliwie problematyczne, niewątpliwie tutaj definicja jest kłopotliwa, definicja jest ruchoma, tak moglibyśmy powiedzieć, tak jak samo to pojęcie i jego zasięg, czy jego zakres. Dzisiaj mamy spotkanie szczególne, ponieważ naszym gościem, naszą gościnią jest profesor Katarzyna Czeczot z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, którą, jeżeli krótko można określić, to jest ona wzorcowym humanistą XXI wieku, zwłaszcza w Polsce, dlatego również, że jest przedstawicielką, jak uważam, nowej humanistyki, w tym humanistyki zaangażowanej. Jak Państwo się przekonacie wkrótce, jest to badaczka bardzo wielostronna, w zasadzie wszechstronna. Jeżeli zwróciliście uwagę na tekst wprowadzający, czy zajawkę wprowadzającą dzisiejszego spotkania, ja się posłużyłam, wyróżniając te konteksty, które będziemy się dzisiaj poruszać, biogramem pani profesor oczywiście, a więc pójdziemy w stronę kultury wizualnej, krytyki feministycznej, kulturowej teorii literatury, pewnych kwestii polityczności. To są obszary badawcze, w których Katarzyna Czeczot pracuje. I myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo, bardzo i owocne, i różnorodne, i wprowadzi nam wątki
no, nieoczekiwane i o to właśnie nam chodzi, bo o to chodzi też w humanistyce. Słowem wprowadzenia, ja chciałam zwrócić uwagę na tytuł dzisiejszego spotkania. Przyznaję, że jest on niewyszukany, natomiast proszę, prosiłam o zreflektowanie czy powiedzmy też zwrócenie uwagi na, większej uwagi na pojęcie doświadczenia. Ono jest ważne także w dziedzinie, którą my się w szczególności zajmujemy, w teorii historii, historiografii. Jakbyśmy to sobie wstępnie określili, tudzież zdefiniowali na dzisiejsze, ze względu na dzisiejsze spotkanie. Po pierwsze, doświadczenie jest tym, co jest przeżywane. Więcej, czego jesteśmy świadkami. I tutaj wchodzimy w ważny dla nas kontekst. Otóż dzieło zakładzinowe, nazwijmy to tak, historiografii w ogóle, czy kultury historycznej, czyli dzieje Herodota, to w oryginale greckim historiai, prawda, czyli historię. A to oznaczało między innymi, ale oznaczało dawanie świadectwa i świadectwo. Więc doświadczając coś jesteśmy świadkami, ale jesteśmy świadkami reflektującymi. To znaczy takimi świadkami, no to, że jak humaniści zadają to, co moglibyśmy nazwać pytaniami kantowskimi. Po pierwsze, co możemy wiedzieć? Po drugie, co należy czynić, jak należy postępować? I po trzecie, czego możemy się spodziewać? Nie poprzestajemy na refleksji, bo to, co jest doświadczane, zostaje w pewnym momencie opowiedziane. W różny sposób, niekoniecznie w przekazie werbalnym, może być opowiedziane w obrazie, może być opowiedziane w dźwięku i tak dalej, prawda? I wreszcie to, co zostaje opowiedziane, o tym jest mowa, o tym się rozmawia, o to się spiera, o tym się dyskutuje. Państwo pewnie śledzicie dopiero rodzącą się dyskusję na łamach dużego formatu i Gazety Wyborczej ogólnie, prawda? W zasadzie zainicjował ją, nie wiem czy intencyjnie, Szczepan Twardoch. Ukazała się w krótkim czasie odpowiedź pana Michała Radziwiłła i dzisiaj też polemiczny głos Renaty Rozwadowskiej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. My nie będziemy poruszać tego wątku, bo to jest dopiero początek, ale może z tego wyniknąć bardzo ciekawa, bardzo polska debata i oby tak było, bo to nam pokazuje dokładnie, że to, co możemy nazwać kwestią zwrotu ludowego, zdecydowanie jest w sferze publicznej i oczywiście w przestrzeni badawczej, która też nas tutaj zajmuje w szczególności, także jest obecna. Będziemy wokół tego się poruszać z profesorą Katarzyną Czeczot. Zgodnie z regułą tych naszych spotkań, ja jednak najpierw poproszę o taką krótkie przybliżenie swoich, no, tym, czym pani się zajmuje z tych przestrzeni badawczych, o których wspomniałam. Jak to się w zasadzie zaczęło, że poszło to w stronę kultury wizualnej, krytyki feministycznej, kulturowej teorii literatury i pewnych dyskursów polityczności? Bardzo proszę, Katarzyno. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. I już mówię, jak to się zaczęło. Ja pisałam doktorat o szaleństwie w polskiej literaturze romantycznej. I w tym doktoracie, kiedy pracowałam nad tym doktoratem, to jakoś mnie w pewnym momencie zatrzymała taka figura, którą chyba wszyscy kojarzymy, uwiedzionej przez panicza chłopki, porzuconej przez niego i zwykle ta chłopka popada w obłęd, a też bardzo często popełnia samobójstwo. To jest, nawet ktoś nie musi chyba być jakimś dużym znawcą literatury romantycznej, wystarczy, że wie, co jest polską operą narodową, bo znamy to oczywiście z Halki Moniuszki. I to jest taki topos, który gdzieś w ogóle bardzo dobrze funkcjonuje i który wszyscy znamy. I znamy też bardzo dużo obrazków właśnie takich dziewczyn, które, takich kobiet, to już jest nawet może i w zachodnim romantyzmie, kobiet, które wyczekują na powrót tego kochanka, wpatrują się w wodę, popadają w obłęd. I to zawsze jest taka historia, która jest historią klasową, w takim sensie, że ta dziewczyna jest zawsze z niższej klasy niż ten uwodziciel. I właśnie od tego się zaczęło, to znaczy pomyślałam, że to jest taka historia, którą my traktujemy już jako melodramat, zupełnie
jakoś nie powiązane w ogóle z realiami epoki, podczas gdy właśnie za tą historią tej Halki i Janusza kryje się historia przemocy seksualnej, jakiej doświadczały chłopki. To znaczy to, co my dostajemy dzisiaj jako historię o uwiedzeniu, i historia szaleństwa miłosnego tej dziewczyny jest w gruncie rzeczy historią o tym, jak chłopki stanowiły właściwie własność dziedziców, dla których pracowały. I takich historii jest bardzo dużo, to znaczy my je dostajemy w rozmaitych balladach XIX-wiecznych, dostajemy je w... Dostajemy w powieściach Kraszewskiego, to jest taki właściwie nawracający motyw, ale mamy też na przykład powieść z drugiej połowy XIX wieku Sobul i Panna, gdzie właśnie się pojawia wręcz taki topos polowania na wieśniaczkę. To znaczy jest to rodzaj inicjacji, jakiej doświadczają właśnie młodzi szlachcice. To polega na tym, że właśnie idą w las. Nie pamiętam, jak ta pieśń dokładnie brzmiała, ale chyba refren szedł tak, że tobie Sobul i Sarna, a mnie zając i Panna, przyjacielu mój. Właśnie jest taki rodzaj to jest właściwie topos literacki, tak? To znaczy polowanie na wieśniaczkę, a jeżeli to połączymy z realiami pańszczyzny i w ogóle z tym, jak wyglądała właśnie sytuacja polskich chłopek, to widzimy, że w tych właśnie takich na pozór bardzo niewinnych historiach, właśnie takich historiach o chłopcach, którzy skradli całusa wieśniaczce, którą spotkali na polowaniach, kryje się historia przemocy. To jest historia, która trwa właściwie całe wieki, dlatego że to bardzo charakterystyczne. Sobul i Panna to jest powieść, która jest napisana już po zniesieniu pańszczyzny, ale właśnie ten rodzaj właśnie tych relacji, jakie panowały na wsi, jakie panowały pomiędzy chłopkami a panami, utrzymywał się jeszcze bardzo długo. I to był właśnie ten początek, to znaczy ten wątek, który na początku rozpatrywałam wyłącznie pod kątem szaleństwa, w chwili, kiedy siadałam do pisania mojej książki zatytułowanej Ofelizm, romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje, potraktowałam już trochę inaczej, to znaczy właśnie zastanawiałam się nad tym, jak to się odnosi do społecznej historii Polski, do sytuacji chłopek na polskiej pańszczyźnianej wsi. Mhm. A propos Halki, ja zawsze jednak starałam się tutaj patrzeć w takim kierunku, że jasne, że jest to ofiara, prawda, ale czy nie znajdziemy w niej też jakiegoś wątku buntu? Bo ten jej akt ostateczny jest buntem wobec ładu religijnego, tak, porządku społecznego, jakiegoś takiego aktu absolutnej, skrajnej wolności, można powiedzieć, prawda, który kompletnie nie pasuje do kobiety, a do tego kobiety podporządkowanej, czy z tej warstwy podporządkowanej. Jak to ty też rozpatrywałaś, czy takie wątki też się pojawiają po prostu w dyskursie? Tak, tak, tak. To jest dla mnie bardzo ważne. I to jest też taka, tu mam wrażenie, jest też taka rzecz, której się dzisiaj kompletnie nie pamięta, jak się idzie na Halkę do opery, to znaczy to jest rodzaj jakiś, wszyscy to nazywają cepeliadą, trochę takiej obciachowej przypowieści, natomiast, ale właśnie też przede wszystkim takiej uładzonej i właśnie widzianej przede wszystkim jako melodramat. Natomiast właśnie to, co też mnie zafascynowało, kiedy zaczynałam czytać więcej o tej Halce, to jaki popłoch budziły plany wystawienia tej opery wśród warszawskiej publiczności. Przecież to jest tak, że Moniuszko właściwie czekał 10 lat na wystawienie Halki, dlatego że nikt nie chciał się na to zgodzić. To pewnie jeszcze tutaj bardzo ważnym kontekstem było to, że to było tuż po rabacji galicyjskiej. Więc ta figura tej Halki, a też dla wszystkich było jasne, że bardzo ważną przyczyną rabacji galicyjskiej była właśnie przemoc seksualna panów wobec chłopek. To jest w wielu dokumentach jasno powiedziane, że w rabacji galicyjskiej
chłopki odegrały bardzo, bardzo, bardzo dużą rolę, to znaczy to one też stanowiły, to one też współtworzyły te szeregi właśnie buntującego się chłopstwa. Więc ten kontekst rabacki... No, Draganka jest dobrym tego przykładem historycznym, prawda? Tak, czyli no, tak. Wiadomo, no, stworzyła pewną grupę, tak, buntowników walczących w zasadzie. No jak wieś niesie, to do końca nie jest potwierdzone, ale to chyba nie ona, ale gdzieś w okolicach Zakliczyna, tak, morderstwo księdza czy kapłanów, stanęła na ambonii i wygłosiła kazanie, prawda? Piękna czyli oto sprawa. Współczesna figura kobiety zbuntowanej. No, polubownie powiedzmy, możemy stwierdzić, że jest to typ bohaterki, której niekoniecznie należy naśladować, prawda? Ale o niej się milczy, rzecz jasna. Rzecz jasna o niej się milczy, jest zaliczana kompletnie. Pamięć właśnie tego rodzaju wydarzeń musiała być bardzo silna, skoro tak niesamowity lęk budziło to libretto, które dużą rolę odegrało tutaj, że autorem tego libretta był radykał Wolski, którego kojarzono właśnie z bardzo radykalnymi ruchami lewicowymi. Ale wciąż był to jak najzwyklejszy melodramat, które zresztą w recenzjach pisano, takich historii jest bardzo dużo, w Europie Zachodniej jest ich bardzo dużo, to znaczy ten właśnie motyw uwiedzionej i porzuconej i oszalałej z tego powodu dziewczyny, to jest motyw, który już był eksplorowany. Ale ponieważ rzecz się działa na polskiej wsi i ponieważ pamięć właśnie kobiet, takich jak Draganka, była silna, to Halka budziła przerażenie. I to też jest takie charakterystyczne, że jedną z rzeczy, które wymusiła cenzura podczas pracy nad wystawieniem tej opery, to było to, żeby w końcowej scenie Janusz i Jątek podali sobie ręce. To znaczy, żeby było jasne, że w tej operze nie chodzi o to, że Halka miałaby tu reprezentować jakąś szerszą społeczność i... Czy w ogóle jakąś podmiotowość, prawda? Tak. Jakąś stronę tak. Sporu, nazwijmy to tak, tak? Tak, stronę sporu politycznego. To, że Jątek, właśnie chłop, podaje Januszowi panu rękę, miało znaczyć, że to była zupełnie prywatna historia właśnie miłosna, rozgrywająca się pomiędzy tymi dwojga i tutaj stosunki na polskiej wsi nie miały w ogóle nic do tego. Więc ten fakt właśnie, że oni musieli sobie podać rękę, żeby przypadkiem nie wyszło na to, że ta opera ma jednak jakiś wydźwięk polityczny, wydaje mi się bardzo, bardzo charakterystyczny. Jest bardzo, bardzo znamienny. Jeszcze nawiążę do tego wątku czy motywu ofelizmu. To jest bardzo ciekawa koncepcja i też od razu zaczynam szukać jakichś, powiedzmy, alternatyw. W kontekście oczywiście chodzi o historię ludową, prawda? No, ofelizm nam się kojarzy, rzecz jasna. Tutaj Halka to jest zrozumiałe skojarzenie. Natomiast czy alternatywy, idźmy tutaj tropem szekspirowskim, prawda, były też, czy w ogóle były, czy są w literaturze, czy są w kulturze? No, makbetyzm, można by było próbować szukać, natomiast coś takiego, co pasowałoby również do dzisiejszych czasów, kordelizm, czyli wątek kordeli jako zbuntowany przeciwko pater, tak, ojcu. Przeciwko ojcu, no w oryginale wiadomo, krytykuje mocno swego ojca, króla Lira, no, tego nieszczęsnego głupca, pełnego pychy, który no, płaci najwyższą cenę, ale przede wszystkim ona płaci najwyższą cenę, prawda? Czyli cenę życia. Czy takie, tego typu też może motywy da się znaleźć? Tej romantycznej koncepcji, no właśnie w warstwach podporządkowanych, kordelie, typy kordeli, nie Ofelię, tylko kordelie. Na swój sposób też była widziana jako szalona, a przez Lira na pewno. Aha, ja myślę, że one w ogóle mają ze sobą wiele wspólnego. Ja zaczęłam, to znaczy Ofelia to też nie jest, tak jak zresztą bardzo fajnie powiedziałaś o Halce, Ofelia i dla mnie ten ofelizm, to nie były historie, które miały być historią właśnie biernych kobiet, które
które po prostu w pewnym momencie właśnie oddają się nurtowi rzeki. I wydawało mi się, i w tym sensie ja traktowałam Ofelię właśnie jako figurę, która gdzieś byłaby analogiczna do Kordeli. W sensie tak, to jest figura jakiegoś buntu przeciw patriarchatowi. Ale zastanawiam się właśnie, bo tak naprawdę to mnie to przyszło pierwszy raz do głowy, że można na te obrazy spojrzeć trochę inaczej, między innymi właśnie na samobójstwo Halki, ale też nie wiem, na taką postać jak Rybka z ballady Mickiewicza, że można na to spojrzeć inaczej, kiedy zobaczy się, że tę tradycję ofeliczną, to znaczy te obrazy ładnych, młodych kobiet, które trochę wyglądają, nie zawsze są martwe, ale na jesieni są to wyglądają jak martwe i są w otoczeniu wody i kwiatów, że ta tradycja ofeliczna jest kontynuowana we współczesnej sztuce feministycznej. To znaczy mamy takie prace artystek jak Natalia LL, czy Teresa Murak, czy Teresa Tyszkiewicz i tam cały czas to ciało właśnie kobiety w otoczeniu wody czy kwiatów pracuje zupełnie inaczej. I wtedy zdałam sobie sprawę, że być może można na ten ciąg obrazów spojrzeć niekoniecznie jako tę część taką, jako właśnie tę tendencję kultury wizualnej, która ma utrwalić opozycję pomiędzy tym, co bierne i aktywne, tym, co męskie i kobiece, tym, co właśnie przynależy do sfery natury i tym, co przynależy do sfery kultury, że być może w tych obrazach kryją się inne historie i być może właśnie w tych obrazach można doszukać się historii jakichś opowieści, które właśnie są wymierzone w patriarchat. I wydaje mi się, że Halka czy Rybka to są właśnie tego rodzaju historie, mimo że są to postaci stworzone przez uprzywilejowanych mężczyzn. Jasne, jasne. To no, się zamknęło po prostu. I że w gruncie rzeczy jest w tych obrazach, jest jakieś podobieństwo właśnie w tych obrazach do tych obrazów, które tworzą współczesne artystki. No tak. No, ciekawe, czy one świadomie do tego nawiązują. To niekoniecznie. Niekoniecznie akurat tutaj jest to intencyjne nawiązanie. Powiedz mi jeszcze, ponieważ poruszamy się tutaj rzeczywiście w tej przestrzeni i kultury wizualnej, idąc tego typu tropami, czy w zasadzie wzorcami, prawda, czy ikonami nawet można by było powiedzieć, i krytyki feministycznej, bo to też wchodzi i tutaj ty też poruszasz się w tej sferze i kulturowej teorii literatury, to jasne. Jesteś współautorką książki Romantyczny antykapitalizm. Jesteśmy przy romantyzmie cały czas, prawda? To jest książka, która dotyczy pewnych dyskursów przełomu XVIII, przede wszystkim XIX-wiecznych, prawda? Europejskich dyskursów. No jak sam tytuł też sugeruje, jakoś próbujących inaczej spojrzeć na ówczesną sytuację społeczno-gospodarczo-polityczną, tak moglibyśmy powiedzieć, prawda? No wchodzimy tu w pewnym sensie w dyskursy polityczności, ale też w coś więcej. Jak tworzona była ta książka, ten dyskurs z Michałem Pospiszylem, prawda? Skąd ten pomysł w ogóle? To jest bardzo ciekawe ujęcie i właśnie akurat w tym momencie, wydaje mi się, że w kontekście także ludowej historii Polski, dobrze by było to spojrzeć na ten kontekst, przyjrzeć się temu kontekstowi. Pomysł na tę książkę był bardzo prosty, bo postanowiliśmy zgromadzić teksty, które odpowiadałyby tezie postawionej przez Michaela Lowego w takiej książce Romantyzm jako nurt antynowoczesności. To jest teza, która mnie się wydała bardzo wydała mi się inspirująca, ale też wydała mi się tezą, która rzeczywiście potrafi zdefiniować romantyzm tak, że brane są pod uwagę wszystkie jego
niespójne przejawy, to znaczy ilekroć my zastanawiamy się, czym jest romantyzm, to widzimy, Boże, tam są w ogóle jakieś takie rzeczy, których kompletnie nie da się połączyć, bo to jest poezja, ale to są też przecież narodziny powieści, to znaczy jak w ogóle pożenić Balzaka z Nerwalem, co zrobić z Hoffmanem, to znaczy jak te wszystkie przejawy romantyzmu właściwie dałoby się połączyć. Pod względem politycznym to też jest wszystko bardzo rozstrzelone, dlatego że wśród romantyków są monarchiści i są republikanie, są konserwatyści, i są postępowców, nie zaraz powiem, ale też właśnie lewicowcy i Lowe razem z Syrem, bo to jest książka napisana we współautorstwie, stawiałam taką tezę, żeby romantyzm zdefiniować jako antykapitalizm, to znaczy jako ruch wymierzony przeciwko nowoczesności, która jest rozumiana po weberowsku właściwie, jako cywilizacja, która narodziła się wraz z przemysłowym kapitalizmem, ale też z takimi procesami właśnie jak racjonalizacja, właśnie coś, co się nazywa duchem kalkulacji, jak to, że są zrywane właśnie te tradycyjne więzi, a to, że się z ludźmi nawiązuje relacje właśnie przede wszystkim ze względu na ich pozycję zawodową i tak dalej, i tak dalej. Więc nowoczesność jest tu rozumiana jako ten świat odczarowany, ten świat pozbawiony tego dawnego, religijnego albo po prostu irracjonalnego albo magicznego wymiaru. Świat sprowadzony właśnie do towaru, który da się przeliczyć, który da się sprzedać i świat, w którym zaczynają rządzić takie wartości kupieckie. I to rzeczywiście, kiedy zdamy sobie sprawę, kiedy spróbujemy właśnie zastanowić się nad tymi wszystkimi nazwiskami, które zwykliśmy uważać jako przedstawicieli romantyzmu, to się zaczyna zgadzać, tak, to są rzeczywiście, bez względu na to, czy jest się monarchistą, czy jest się republikanem, czy jest się demokratą, to zawsze tym negatywnym punktem odniesienia są właśnie te fabryki w Wielkiej Brytanii, to jest właśnie ta nowa kupiecka kultura i nowy burżuazyjny właśnie kodeks wartości. Więc pomysł na tę książkę był taki, bo to jest antologia, żeby zgromadzić teksty i pokazać ten romantyzm od tej strony. Mnie się to wydawało bardzo ważne tutaj w Polsce, dlatego że w Polsce jakby romantyzm wciąż definiuje się w odniesieniu do walki niepodległościowej i raczej się kojarzy z martyrologią, a nie z antykapitalizmem. I niektórzy wręcz byliby skłonni powiedzieć, że może słusznie, dlatego że na ziemiach polskich nie było tak intensywnych procesów, jakie na przykład miały miejsce w tym czasie w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy to nieprawda, to znaczy po pierwsze tak, tu też stawiano fabryki, tak w ogóle nasi romantycy też się tym interesowali i interesowali się paradoksalnie właśnie w połączeniu z ich zainteresowaniem tą problematyką niepodległościową, dlatego że w Królestwie Polskim przemysł przede wszystkim był jakby rozwijał się na skutek interwencji rządowej, to znaczy to rząd dawał pieniądze na rozwój kolei i stawianie fabryk, więc bycie przeciwko tym procesom tak naprawdę definiowało taką prawidłową postawę patriotyczną. Więc te wszystkie procesy, które mają miejsce w Wielkiej Brytanii, po pierwsze w Polsce zachodziły, po drugie polscy romantycy odnosili się do tego, co się dzieje na Zachodzie, poddawali to krytyce, rozwijali bardzo podobne utopie, to znaczy takich miejsc bez własności, miejsc, w których właśnie ziemia jest uprawiana przez tę gromadę słowiańską. No znamy te takie rozmaite wątki, nie wiem, na przykład z prelekcji paryskich Mickiewicza. W każdym razie nagle okazało się, że ta książka Lowe'ego, którą wydawałoby się, że przede wszystkim odnosi się do zachodniego romantyzmu, przede wszystkim tego brytyjskiego, ale też francuskiego, że ona też daje się odnieść do kultury polskiej i że dzięki temu wychodzą bardzo ciekawe rzeczy, że w ogóle ten romantyzm okazuje się czymś, co jeszcze dziś może się jakoś okazać inspirujące i może się okazać nie taką jakąś
popeliną, której się trzeba pozbyć. Więc to jakoś praca nad tą antologią naprawdę była bardzo, bardzo ciekawa. Wyobrażam sobie. Ale kiedy tak słucham, to stawiam może trochę prowokującą tezę czy hipotezę. Biennale Warszawa. Projekt, przedsięwzięcie, instytucja. Oto mamy akt romantyzmu. Biennale Warszawa jako, no jako pewna struktura, jako pewien projekt nowego romantyzmu. W kontekście tego, co mówisz. Oczywiście w kierunkach tych, których to biennale, dosłownie tłumacząc festiwal, a to jest festiwal permanentny, prawda? Działa jako struktura, jako instytucja, mniej więcej od 2017 roku, w których on działa, tak? Czyli w sferze badawczej, w sferze kulturowej, we wszystkich tutaj kierunkach kultury, sztuce, prawda? I w aktywizmie społecznym. I w pewnych założeniach, które mniej więcej są czytelne, można je streścić w haśle alteroglobalistów na przykład, inny świat jest możliwy, albo reguła świętego Mateusza nie musi nas obowiązywać i tym podobne i tak dalej. Co ty o tym myślisz, że jest to, no Biennale Warszawa jako projekt noworomantyczny? Bardzo chciałabym, żeby to był projekt noworomantyczny, ale trudno jest mi oceniać całą działalność Biennale Warszawa. Niewątpliwie nasz cykl, znaczy też nie wiem, czy moi koledzy się pod tym by podpisali, ale chyba ja nasz cykl właśnie tak widzę, bo w ramach Biennale Warszawa ja i moi koledzy z redakcji praktyki teoretycznej, Łukasz Moll i Michał Pospiszyl, zorganizowaliśmy cykl seminariów, który jest zatytułowany Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu. I dobra wspólne to jest coś, czym Łukasz Moll się zajmuje od wielu lat i tak na gruncie teoretycznym, ale też bada historię dóbr wspólnych. Natomiast ja się tymi dobrami wspólnymi właśnie zainteresowałam przy okazji tych utopistycznych projektów romantycznych. I kiedy, no i jakoś to się w ten sposób połączyło i okazało się, że to, co romantycy proponowali, być może rzeczywiście przedłużeniem tego są te dzisiejsze koncepcje dóbr wspólnych. I rzeczywiście ja w tym widzę alternatywę dla kapitalizmu. To znaczy pamiętam, że my między innymi tam zamieszczaliśmy w naszej antologii romantycznej antykapitalizm kawałki właśnie z prelekcji paryskich Mickiewicza, których Mickiewicz nawet chyba nie tak bardzo zmyślał, bo niektórzy mówią, że on strasznie pozmyślał, pisząc o tych słowiańskich wspólnotach dawnych, nowoczesnych, ale zdaje się, że akurat jeśli chodzi o ten stosunek do ziemi i do gruntów, to miał rację. Pisał on zachwycony o tym, że ziemia właśnie nie może być tam przedmiotem własności, że ziemia, że jeżeli w ogóle można mówić o czymś takim jak własność właśnie w tych przednowoczesnych wspólnotach słowiańskich, to ona raczej by polegała na uprawianiu tej ziemi, to znaczy właścicielem jest ten, kto się opiekuje, kto się zajmuje tą ziemią, kto ją uprawia. I kiedy potem zaczęłam czytać właśnie Federici, jak właśnie tego rodzaju myślenie o ziemi okazuje się czymś, co jest jak tego rodzaju myślenie o ziemi jest właśnie takim momentem w historii, wobec którego kapitalizm musi najbardziej zbierać szeregi, dlatego że to właśnie własność, na własności prywatnej on jest ugruntowany właśnie na rozbijaniu tych wszystkich dóbr wspólnych, to wtedy jakoś rzeczywiście zrozumiałam, że może rzeczywiście jest jakieś wspólne pole pomiędzy tymi współczesnymi teoriami dóbr wspólnych, a tym, jak sobie to wyobrażali, jak to sobie wyobrażali romantycy. Jeszcze do Federici
myślę, że powinnyśmy wrócić. Natomiast ja krótko przedstawię dla porządku fragmenty takiej streszczającej konceptualizacji tego waszego cyklu. Tylko zapytam się jeszcze, bo tam pada takie sformułowanie cykl 2,5, czy edycja 2,5, czy coś takiego jest? Czy to, co to miałoby znaczyć? Czemu 2,5? Druga część. Czy druga część 2,5, bo tak sobie myślę, czy, znaczy w pół do trzeciej, tak? To, co to będzie, trzeba ruszyć wyobraźnię, co to będzie o trzeciej, bo numer 3, tak, to jest, ma specjalny wymiar, że tak powiem, w naszej kulturze, zwłaszcza w kulturze zachodniej, zachodnio-chrześcijańskiej, tak? Aha. Ale to powiedzmy, to tak na marginesach, bo to 2,5 mnie bardzo zainteresowało, tak? Czy zaintrygowało. Ale tak dla porządku, ja przypomnę rzeczywiście te podstawowe wątki koncepcyjne waszego cyklu Plebs dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu, który dzieje się cały czas, bo on jest rozłożony na kilka miesięcy, prawda? I zaczyna się od takich sformułowań, epitetów, no jakby nie patrzeć, nieroby, leserzy, patologia, grupy przypisywane do społecznego marginesu, włóczędzy, żebracy, ubodzy, bezrobotni, przyjęło się postrzegać jako problem do rozwiązania. No też bardzo zracjonalizowane podejście, prawda, rozwiązywanie problemu. Chociaż postulowano różne sposoby mierzenia się z nim, od represji, deportacji, przez edukację i pracę u podstaw, po upodmiotowienie i szerzenie świadomości rewolucyjnej, tym co je łączyło był paternalizm, opierający się na założeniu, że wykluczony plebs nie ma nic pozytywnego do zaoferowania. No, żywa do dzisiaj w pewnej mierze koncepcja także, czy ideologia sarmatyzmu, jeżeli chodzi o polskie warunki, tak, o Polskę. Dziś dzięki rozmaitym rewizjonistycznym badaniom zyskujemy zupełnie inny ogląd wymazanych z historii zepchniętych do szarej strefy, jasne, historie wykluczonych, historie pomijane, to wszystko jest w zwrocie ludowym z całą pewnością. Zaczynamy dostrzegać ciche taktyki oporu, nieformalne sieci wsparcia i solidarności, alternatywne obiegi ucieleśnionej wiedzy, czy subwersywne dążenia ku autonomii wobec państwa i kapitału. Na historię plebejskiej formy życia składają się losy kobiet oskarżanych o czary, górskich uciekinierów i bandytów, radykałów i heretyków z pirackich statków czy nielegalnych sieci migrantów. Zasadnicze jej czynniki to obrona starych i wytwarzanie nowych dóbr wspólnych, na które chcemy spojrzeć jak na laboratoria eksperymentujące z niekapitalistycznymi formami życia. W czasach katastrofy ekologicznej, tu kolejny wątek, który jest bardzo kluczowy i myślę, że jest no, w najbliższej przyszłości także zwrotu ludowego w Polsce, mam nadzieję, kwestia ekologiczna czy korekta ekologiczna, tak możemy nazwać, kryzysu demokracji liberalnej, rozpadu społecznych więzi i nasilenia różnego rodzaju populizmów, chcemy zadać pytanie o perspektywy radykalnie demokratycznego, wspólnotowego i zrównoważonego plebsizmu. Komuneryzm, tak? To można by było tłumaczyć. Albo pewna alternatywa Commonwealthu może, czy taka współczesna, powiedzmy, forma Commonwealthu. W odpowiedzi na nie pomogą nam no, badacze, badaczki, o których za moment wspomnimy również. No, pojawiają się rzeczywiście te operacyjne kategorie z języka angielskiego commoner, czyli ktoś pospolity, no ten z plebsu, prawda? Common, ktoś używający zdrowego rozsądku, common sense. U nas jest to ta mądrość chłopska, tak, czy ta mądrość ludowa, a zarazem zależny od dostępu do dóbr wspólnych, czyli the commons i nierzadko śniący o autentycznej Rzeczpospolitej, czyli the commonwealth. Zakładamy, że to narracje plebejskie mają szansę radykalnie poszerzyć naszą polityczną wyobraźnię. Właśnie poszerzaniu politycznej wyobraźni, co jest zresztą główne hasło samego Biennale Warszawa, poszerzanie politycznej wyobraźni, społecznej wyobraźni, ma przede wszystkim służyć organizowany przez nas cykl spotkań w formule wykład i 3-godzinne seminarium. Ja tylko przypomnę krótko, jakie postacie się ukażą w tym waszym cyklu. To będzie Marcus Rediker, on to jest historyk z Uniwersytetu z Pittsburgha. No, na pewno będzie tu Peter Linebaugh, już w tym momencie emeritus zdaje się, prawda, bo on już prawie chyba 80 lat ma z Uniwersytetu Toledo, też historyk oczywiście, Lucy Finchett-Medock z Anglii, z Brighton, o ile wiem, z Uniwersytetu Sussex, ona to jest prawniczka w sumie, prawda, socjolożka, ona będzie mówiła o postdobra wspólnych, opór i postdobra wspólne. Profesor Marta Petrusiewicz, która jest w tym momencie na Università della Calabria, prawda, w Rende,
No i to profesor Tomasz Rakowski z Uniwersytetu Warszawskiego, etnolog, antropolog i lekarz, zdaje się, prawda? Także bardzo ciekawe, powiem, towarzystwo. I Redeker, i spotkanie z Redekerem, i Sylwią Federici już się odbyło. Już ale... się odbyło, tak, tak. Faktycznie, i oczywiście Sylwia Federici, które to było pierwsze spotkanie rzeczywiście z jej bardzo ciekawym, zaraz powiem w jakim kontekście, tematem. Mianowicie w kontekście pracy reprodukcyjnej i produkcji. W ogóle pojęcie pracy reprodukcyjnej jest w Polsce prawie nieznane, tak mi się wydaje. Ja zawsze mam wrażenie, że ona w sumie też walczy o to, żeby to pojęcie znalazło się w ogóle jako kategoria prawna, a chyba nie jest. Czy w prawie europejskim jest to pojęcie, funkcjonuje? Nie mam pojęcia, jak jest w prawie. Zastanawiam się, na ile, czy rzeczywiście ono w Polsce jest takie nieznane, ale może zacznę od tego plebsu. Bo to ten opis jakoś najbardziej z tych wszystkich rzeczy, które powiedziałyśmy, bardzo jakoś jest związane z tytułem tego cyklu, czy z tytułem cyklu o zwrocie ludowym w humanistyce. To znaczy, na ile plebs jest ludem, pewnie ktoś mógłby zadać takie pytanie i to mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Zanim jeszcze był cykl Biennale, to powiem, że były Łukasz Moll i Michał Pospiszyl prowadzili w Polskiej Akademii Nauk seminarium, które się nazywało Filozofia Polityczna Motłochu. I motłoch, jeśli dobrze rozumiem, to są właśnie pojęcia, motłoch i plech byłyby pojęciami synonimicznymi. A właśnie jak one się mają do ludu, to chyba odpowiedzi by tutaj udzielił Agamben, który właśnie zwraca uwagę na tym, że w pojęciu lud jest taki rodzaj dwuznaczności, takiego jakby wewnętrznego napięcia. To znaczy pewnie ten rodzaj napięcia oddawałaby ta para tych łacińskich pojęć populus i plebs. Że jest właśnie lud, który jest suwerenem i który jest rodzajem legitymizacji władzy, ale właśnie lud też może stanowić dla tej władzy rodzaj zagrożenia. I chyba ten rodzaj napięcia przejawiałby się tak, że w momencie, kiedy właśnie lud się robi roszczeniowy albo nie wpisuje się za bardzo w przewidziane dla niego role i funkcje, to właśnie staje się plebsem czy też motłochem. I w tym sensie właśnie tam jako przykłady tego, co zaliczamy do plebsu czy motłochu, właśnie są wymieniani to, co kiedyś w średniowieczu się nazywało ludźmi luźnymi, tak? Tam są wymieniani, tak. Dobrze pamiętam, żebracy, tak jest. Właśnie obibogi, tak, nierodzy. Włóczędzy, oczywiście, włóczędzy, no, dzisiaj tak. Bezrobotni, prawda, tak. No, ludzie luźni, a w dwudziestoleciu międzywojenna, przypomnijmy, również no, do słynnego artykułu Stefana Czarnowskiego, ludzie zbędni, prawda, i to ludzie zbędni służbie przemocy i to jest ten wątek, który no, prędko się jednak mimo wszystko w dyskursie ludowym nie ukaże, bo na razie jesteśmy w takiej fazie afirmacyjnej, ale to w tym momencie na marginesie. Więc tym byłby właśnie motłoch. To znaczy to jest chyba też, to byłaby też chyba, to chyba byłaby też taka kategoria, która nie do końca daje się usytuować po jednej stronie tego podziału na wyzyskiwanych i wyzyskujących, rządzonych i rządzących, dlatego że właśnie to, co charakteryzowałoby motłoch i plebs, to właśnie to, że on stanowi taki właśnie rodzaj zagrożenia dla tych ustalonych podziałów. Jeszcze tylko przypomnę o jednej rzeczy, bo wy wypuściliście, czy stworzyliście jeden z numerów, zdaje się, praktyki teoretycznej, prawda, poświęcony motłochowi, ale sobie przypominam, wizerunki czy obrazy motłochu. I tam Federici też chyba miała poświęcone technologii, pamiętam, technologię i ciału, tak, budowanie tego Commonwealthu, czy tam dóbr wspólnych. Sygnalizuje, że numery praktyki teoretycznej są w otwartym, wolnym dostępie, także można je sobie ściągnąć swobodnie. To było chyba ze 2 lata temu, tak mi się wydaje. Może. Albo może ciut wcześniej, tak.
To też chyba w momencie, kiedy już tak się zastanawiamy właśnie, czym miałby być lud, a czym miałby być plebs, to właśnie chyba tutaj by się też jakoś wyłaniają jakieś perspektywy właśnie tego, jak, co to by właściwie znaczyło pisać historię ludową. Tak. To znaczy na ile właśnie byłaby to historia tego, co się nazywa populusem, a na ile mogłaby być to historia tego, co właśnie uchodzi za plebs. I jak właściwie pisać taką historię ludową. I na ile właśnie historia ludowa miałaby być historią klas ludowych, prawda, to pojęcie okazuje się bardzo problematyczne, mimo że tak często teraz go używamy i właściwie ten postulat pisania historii ludowej pojawia się tak często, to samo to pojęcie ciągle nie zostało tak nigdzie właściwie dobrze sproblematyzowane. Jeszcze nie mówiąc o tym, oczywiście, zauważamy, że mierzą się z nim różni, prawda? Różni badacze, od filozofów, przez historyków, socjologów, no przecież socjologia to byłaby pierwsza ta nauka, która powinna się tym zająć, antropologia oczywiście również. No, wiemy, jak określa mniej więcej, tak, jak określa lud, czy jak definiuje lud swojej ludowej historii Polski, no opus magnum w tym momencie Adam Leszczyński, to magiczne 90%. Problematyczne to jest jeszcze bardziej, bo jak ja to przeczytam, to wiedziałam, trochę wydawało mi się, że coś się domyślam, co to znaczy lud, ale po tym jego definicji to już nie wiem, co to znaczy rzeczywiście. Dlatego ja przyznam, że mi podoba się to bardzo ogólne, żadna definicja, bardzo ogólne określenie właśnie Judith Butler, ona się zastanawia nad ludem w ogóle, no czym jest lud, tak, w tych zapiskach o performatywnej teorii zgromadzeń 2015 roku. Ona oczywiście stara się w świetle tej teorii performatywu, czy performatywnej teorii zgromadzeń zdefiniować demokrację. I od demosu zaczyna rozważania nad ludem, od demosu, samego demosu, nie tyle jako podmiotowości politycznej, ale czymś, co jest taką bardzo różnorodną magmą w pewnym sensie, gdzie znajduje się nagie życie, to agambenowskie nagie życie, czyli ci absolutnie wykluczeni, bez żadnego głosu, zupełnie bezimienni wręcz, niepodmiotowi, aż po no, ci, którzy mają swoją reprezentację polityczną. Ale ona mówi o jednej ważnej rzeczy. Mamy tu moment przynależności, a zatem ekskluzji. Nie wszyscy są ludem. Natomiast mówi coś takiego, mimo tego partykularyzmu, drugą stroną ludu jest performatywność. To znaczy lud dzieje się in actu, właśnie w aktach demokratycznych zgromadzeń różnego typu. A zatem do ludu można przynależeć, ale za moment można nie przynależeć. Nie wiem, czy przynależą do ludu ci, którzy zaczęli ten długi marsz przez instytucje, tak? W sensie Duczkę, Rudiego Duczkę, którzy wcześniej no, przynależeli, tak? Bo buntowali się i tym podobne. Czy do ludu należą, no, dzisiejszy prekariat? W pewnym sensie pewnie tak, w pewnej mierze. Frankowicze i tym podobne. Ja postawiłam na pierwszym pytaniu z Przemysławem Wielgoszem, czy maszerujący w Marszu Niepodległości są ludem. No, mi się wydaje, że jeżeli są tam prekariusze, prawda, mimo że utożsamiają się z obecną władzą, to mimo wszystko należą do ludu. No. To odpowiedział Wielgosz. Nie zgodził się. Tutaj, że tak powiem, pozostaliśmy przy własnych zdaniach, że to jednak w pewnym sensie to jest, oni są uprzywilejowani, bo są no, tym pieszczoszkiem władzy dzisiaj, tak? To pewnie o to chodziło, o ten moment, prawda? O ten polityczny w gruncie rzeczy moment. Ale to też świadczy, jak to jest jednak bardzo kłopotliwe pojęcie, które przecież jest od dawna. To pojęcie, to słowo ma potężny szum tła, bym powiedziała. To jest bardzo stare pojęcie, gdzie można szukać jeszcze w jakichś rzeczywiście korzeni starożytności i wydaje mi się, że to jest typowa taka tajemnica jakaś semantyczna, która za każdym razem ma inne rozwiązanie. No. Mnie się to ujęcie Butler podoba o tyle, że no, że właśnie że ze względu właśnie na ten performatywny wymiar, że zakłada
jakiś taki rodzaj przygodności tej wspólnoty. To znaczy, że ona nie ma na stałe ustalonych granic, nie ma na stałe ustalonych kryteriów, na podstawie których można do tej grupy przynależeć. I w tym sensie właśnie wydaje mi się, że to jest jakiś taki rodzaj ciekawego zwieńczenia tego, jak funkcjonowało to pojęcie ludu, bo przecież w XIX wieku, kiedy romantycy zainteresowali się ludem, to on bardzo niewiele miał wspólnego z narodem. To właściwie kiedy oni jeździli, nie wiem, taki Chodakowski, Zorian, kiedy jeździli po tych wsiach, to się orientowali, że ta różnorodność właśnie języków, zwyczajów, właśnie kultury, estetyki i wszystkiego jest na tyle duża, że właśnie to wszystko właściwie tworzy taką mapę wielu, wielu, wielu ludów właśnie pogromadzonych w wioskach. I to, co się potem zaczyna, a mianowicie te wszystkie procesy, które mają podpiąć właśnie tę wielość ludów właśnie pod z jednej strony nowoczesne państwo, z drugiej strony naród, z trzeciej strony rynek, właśnie sprawia, że lud zaczyna być rozumiany jako coś bardzo stabilnego, coś bardzo czytelnego, coś właśnie, co ma wspólny język, co ma wspólną obyczajowość, zwyczaje. I zresztą stąd się bierze cała masa paradoksów takich, że na przykład bardzo często, znaczy chyba do tej pory góralskie stroje i góralskie tańce uchodzą właśnie za jakiś taki, nie wiem, no taki emblemat polskości, tak? Że właśnie ta kultura ludowa... Sam rdzeń polskości, tak. Tak, ja się jakoś tak zorientowałam właśnie, kiedy się zastanawiałam nad tą Halką, jak to jest, że właśnie górale, że właśnie te stroje i te tańce uchodzą właśnie za takie urzeczywistnienie właśnie tej idei odświeżonej polskości. A wiemy bardzo dobrze, że sami górale definiują się w opozycji do polskości i to chodzi o to, jak oni sami siebie określają, ale też chodzi o te epizody właśnie takie jak Goralenfolk, kiedy postanowili właśnie się z tej wspólnoty wyłączyć. Więc widzimy, że tu jest cała masa takich napięć i właśnie to, co robi Butler, to właśnie chyba próbuje jakoś, no nie, może nie unieważnić tego, nie sposób jest unieważnić tego zblatowania, tak, ludu z narodem, no ale właśnie jakoś uporać się z tym, że to, co kiedyś było bardzo niejednorodne i bardzo, no właśnie takie wielorakie, że to właśnie próbowano z tego uczynić jakiś rodzaj monolitu. I z tego, co ja rozumiem, to jest taka próba odzyskania tego pojęcia lud, właśnie przywracając mu ten rodzaj wielorakości i też takiej właśnie takiej przygodności, tak, że to chyba miałoby właśnie... Dokładnie, to tak mi się wydaje, dokładnie tak, czyli innymi słowy, bycie ludem to jest sytuacja ruchoma, no żeby już nie mówić zbyt wzniośle, święto ruchome, prawda? To jest sytuacja ruchoma, czy usytuowanie ruchome, tak moglibyśmy powiedzieć. Można być ludem, Butler podkreśla to wyraźnie, to jest pojęcie partykularne, ekskluzywne. Jedni są włączeni, inni nie. I ona zapewne się zgodzi mimo wszystko z tym, no nie wiem, czy tak będzie ostro podkreślać tą dychotomię, tak, elity, doły, czy nieuprzywilejowani, ale tak czy inaczej, w warunkach demokratycznych przede wszystkim i dzięki temu tworzy się demokracja, właśnie tam, gdzie uruchamia się performatywność warstwy ludu, tego demosu, prawda? Tak czy inaczej w warunkach nierówności, to wtedy raz demokracja jest żywa, tak moglibyśmy powiedzieć, tak? Innymi słowy, ona oczywiście wiąże demokrację z ludem, prawda? I dzisiaj to jest ten trop, wydaje mi się, najbardziej oczywisty, o którym ciągle zapominamy w gruncie rzeczy, no o źródłosłowie demokracji zapominamy. Słowa starego przecież, jak najbardziej. Oczywiście też, który ma swoją historię, rzecz jasna, i jego znaczenia także się zmieniały. Ja chciałam się jeszcze zapytać, bo Federici, ona ważna jest dla ciebie. Dlaczego? Bardzo. Bardzo. I bardzo żałuję, że ona ciągle jest nieprzetłumaczona. Właśnie poza takimi pojedynczymi tekstami,
które się ukazywały na pewno właśnie w praktyce teoretycznej, to powiedziałaś, ale też z tego, co pamiętam, jakiś jest jej tekst przetłumaczony w recyklingu idei i na pewno w jakichś zbiorówkach by się poznajdował. Na niestety, że jedna z jej książek nie została przetłumaczona. Natomiast tak, wydaje mi się, od tej książki, no, która uchodzi za jakąś przełomową absolutnie, czyli Kaliban i Czarownica, tak. Wydaje mi się, że poprzez jej kolejne książki, akurat dla mnie wyjątkowo ważna jest Reenchanting the World, to jest rzeczywiście autorka, która proponuje taką wersję feminizmu, która mam wrażenie, że jest nam teraz właśnie w warunkach zniszczałego kapitalizmu, który doprowadził do katastrofy ekologicznej, tak. To jest ta wersja feminizmu, która jest nam teraz bardzo potrzebna. Ale to jest też bardzo ciekawe, bo oczywiście to jest też taki feminizm, który bardzo może się okazać inspirujący właśnie w tych projektach historii ludowej. A to pod takim kątem, że ona wszystkie procesy modernizacyjne, które my uważamy właśnie za jakiś ruch postępu i wzrostu, ona uważa, że to jest właśnie reakcja, właściwie rodzaj kontrrewolucji na ruchy ludowe. I o tym jest właściwie Kaliban i Czarownica. Ona pokazuje właśnie, jak konieczne były grodzenia i jednocześnie właśnie grodzenia właśnie dóbr wspólnych, takich jak pastwiska, stawy, łąki, lasy, konieczne były właśnie do tego, żeby mógł się umocnić kapitalizm, który gdzieś tam od właśnie dołu rozsadzali ludzie, którzy korzystali z tych dóbr wspólnych i którzy żyli właściwie poza logiką kapitalizmu. I wraz właśnie z tymi procesami odgrodzenia dóbr wspólnych musiały się zacząć, zaczęły się też procesy właśnie palenia czarownic, jako no właśnie rodzaj grodzenia ciał, to znaczy podporządkowania właśnie tych ciał i tej ziemi pod zysk i pod powoli się formujący już rynek. Więc to chyba można byłoby nazwać właśnie taką wersją feminizmu ludowego. I to jak ona pisze o czarownicach właśnie jako takim ruchu oporu, który przede wszystkim miał zapewnić właśnie taki rodzaj samowystarczalności tym wspólnotom wiejskim i który przede wszystkim był na to nastawiony, to chyba właśnie byłaby właśnie ludowa wersja feminizmu, bardzo fajna zresztą. Rozumiem, tylko mam takie pytanie, czy w tej figurze czarownicy, które ona proponuje, czarownica jest wyłącznie ofiarą? Nie. Czarownica... Czarownica jest przede wszystkim osobą, która ma dostęp do wiedzy, która jest związana z tym funkcjonowaniem w kosmosie. To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla Federici, jeżeli chodzi o takie jej ustosunkowywanie się do kwestii katastrofy ekologicznej. Ona mówi, że właśnie tak naprawdę równolegle do procesu akumulacji kapitału następował właśnie taki rodzaj dezakumulacji wiedzy, to znaczy, że gdzieś po drodze została utracona wiedza tego, nie wiem, jak kierować się gwiazdami, jak odnajdywać kierunki dzięki gwiazdom, jakie właściwości mają określone zioła. To są takie rozmaite rzeczy, które my dzisiaj, jak wy macie, ale jak lądujemy w lesie, to w ogóle nie wiemy za bardzo, co ze sobą zrobić, bo to jest właśnie ten rodzaj wiedzy zupełnie utraconej. I ona pisze o czarownicach właśnie, które miały ten rodzaj wiedzy. Więc ona ma rację na pewno w tym sensie i ja bym to nawet brała jako taką, nie wprost, nawet taki postulat ostrzegawczy. Prędzej czy później, kiedy nastąpi katastrofa, to lepiej jednak mimo wszystko tę wiedzę sobie przypomnieć. A jakiś socjogen mimo wszystko, wydaje mi się, że w nas zostaje. Przypomnę teraz,
Chciałam przypomnieć pewną postać, pewnego historyka, który zdecydowanie nie kojarzy nam się z feministą, wręcz przeciwnie. Jules Michelet. No wiadomo, autor pierwszy chyba tej białej legendy rewolucji francuskiej, a jednocześnie nie białej, ale w ogóle żadnej legendy kobiet, które no, nie mogą mieć podmiotowości politycznej, mówiąc krótko, prawda, bo są podporządkowane naturze, a zatem są nieprzewidywalne, a więc no jasne, rewolucjonistki to dziesiąte, ale to jest pewne nieporozumienie. Jego książka La Femme mniej więcej o tym mówi. Natomiast dwa lata po La Femme ukazuje się jego praca La Sorcière. I on jakby zupełnie zaczyna dekonstruować te swoje poprzednie koncepcje o kobietach, pokazując rzeczywiście czarownicę La Sorcière jako figurę kobiety zbuntowanej, a to oznacza, że jest to kobieta, która wchodzi w rolę przypisywane mężczyznom, a ponieważ wchodząc w nie przełamuje schematy, które ją upadlały społecznie, używa wręcz tego typu sformułowań, które jej podłą kondycję społeczną po prostu uwarunkowały, ukazuje się jako, no właśnie czarownice okazują się jako te prekursorki czy pionierki kobiet w nauce po prostu. Czyli ona musi zacząć od nauki, od wiedzy. Żeby swój bunt zrealizować, musi zacząć od bycia kobietą, wiedźmą, no dosłownie, czyli bycia kobietą wiedzącą. Coś mi tu u Federici pobrzmiewa, coś takiego. Tak, to jest też właśnie i to jest też ten rodzaj wiedzy, który, tak jak powiedziałaś, warto jakoś sobie przypomnieć. I to też mi się wydaje, że jest bardzo charakterystyczne, że ona w momencie, kiedy właśnie już ma napisaną te czarownice i Kalibana, zaczyna się zajmować właśnie ruchami kobiecymi, przede wszystkim w Afryce i w Ameryce Łacińskiej, które są takimi wspólnotami tworzonymi bardzo często w trakcie kryzysów ekonomicznych. One są albo w trakcie kryzysów ekonomicznych, albo właśnie wobec konieczności spłacania pożyczek zaciągniętych właśnie w boliwijskich bankach, albo w momencie, kiedy Pinochet dochodzi do władzy. To są kobiety, które stworzą wspólnoty po to, żeby razem przeżyć, to znaczy razem zapewnić sobie środki do przetrwania i odkrywają właśnie to, że ten rodzaj właśnie dóbr, że rodzaj właśnie dzielenia się obowiązkami i pracą reprodukcyjną jest czymś, co jest im w stanie zapewnić przeżycie w kryzysie. I to są właśnie kobiety z Argentyny, które wychodzą na rynek i tam zaczynają handlować po to, żeby obniżyć przede wszystkim koszty życia, ale to są właśnie też kobiety w Chile, które tworzą takie wspólnoty gotowania wspólnych obiadów i też robienia śniadań dla dzieci. To są rodzaje takich sąsiedzkich wspólnot, którym jednym celem jest po prostu zapewnić sobie przetrwanie, ale też właśnie to pokazuje, to pokazuje przede wszystkim dwie rzeczy, to znaczy Federici w swoich książkach, że po pierwsze praca reprodukcyjna, czyli to jest bardzo, bardzo szeroko rozumiane, bo to jest praca to jest nie tylko rodzenie dzieci, to jest praca opiekuńcza, to jest też dostarczanie pożywienia, zdobywanie tego pożywienia, uprawianie ziemi. Jak bardzo ona jest niezbędna właśnie w kapitalizmie, to znaczy ci mężczyźni, którzy w wczesnych nawet fazach kapitalizmu chodzą do fabryki, nie chodziliby do niej i to wszystko by się nie działało tak sprawnie, gdyby nie to, że właśnie mają zapewnione te środki do przeżycia, którymi zajmują się ich żony. A z drugiej strony, jak bardzo
one nie podlegają tym regułom kapitalistycznym. To znaczy tu ciągle jeszcze w tej sferze reprodukcji człowiek nie jest traktowany w kategoriach towaru. I ono pokazując te rozmaite wspólnoty właśnie takiego odłączania się od globalnego rynku, właśnie organizowania się sąsiedzkiego, pokazuje, że właśnie to jest ta sfera, dzięki której można zbudować jakiś rodzaj zewnętrza wobec kapitalizmu. I dobro wspólne jest tutaj właśnie bardzo ważnym pojęciem i to nie tylko chodzi właśnie, że ta praca reprodukcyjna właśnie z tą rzeczą, którą dzielą między sobą te kobiety, ale też ona opowiada o tym, jak w Afryce właśnie na przykład obsiewa się wszystkie możliwe grunty, które nie mają jeszcze, nie zostały jeszcze sprywatyzowane, bo to są wszystko, to powoływanie tych wspólnot dzieje się właśnie w czasach grodzenia ostatnich dóbr wspólnych. Ona opowiada właśnie o nigeryjskich kobietach, które obsiewają ziemię wzdłuż torów, ziemię, która przynależy do uniwersytetu, ziemię przy drogach. I to wszystko są takie właśnie działalności, które wykorzystując tę czarowniczą w gruncie rzeczy wiedzę, to znaczy właśnie tę wiedzę konieczną właśnie do przetrwania, są w stanie właśnie stworzyć zewnętrze wobec kapitalizmu. I to są jakieś takie, mam wrażenie, niesamowity jest ten projekt właśnie tych dóbr wspólnych i właśnie tego komunik, czyli tego uwspólniania pracy reprodukcyjnej, ale też właśnie tego wszystkiego, z czego kapitalizm chce zrobić własność prywatną. W takim sensie jest niesamowite, że to jest z jednej strony utopia, bo nam się wydaje, że to w ogóle wszystko jest wspólne, dzielone razem. To jest taki projekt w ogóle, którego nigdy nie zdołamy osiągnąć. Ale właśnie to nie tylko jest cel, to jest też środek i to jest taka rzecz, którą można założyć w każdej chwili z sąsiadami. I ta utopia właśnie, ta piękna wizja właśnie przyszłości tego, jak dzielimy ziemię, zapewniamy sobie środki do przeżycia i potrafimy stworzyć zewnętrzne wobec kapitalizmu, że ta piękna utopia jest do zrobienia tu i teraz. I w centrum tego wszystkiego są właśnie te zajęcia, które uchodzą za typowo kobiece. No proszę bardzo, ale z drugiej strony wątek ekologiczny to nam się przewija cały czas. Ja szczególny nacisk na to kładę, bo bardzo mi się podoba ta koncepcja, zresztą spopularyzowana, czy wprowadzona może do dyskursu przez Ewę Bińczyk, korekty ekologicznej, humanistyki po prostu, prawda? Ty tłumaczyłaś, czy współtłumaczyłaś takim artykuł, czy część prac, artykuł, który ukazał się w edycji polskiej Le Monde Diplomatique, artykuł Matthew Habera. To jest geograf i badacz klimatu, klimatolog amerykański. Tytuł tego artykułu: Polityka ekologiczna dla klasy robotniczej. Pamiętasz ten artykuł, prawda? Tak. Tu chodziło o rzeczywiście, jak to pytanie takie podstawowe, jak zażegnać, czy odsunąć może kryzys ekologiczny? Stawia tezę, że to wymaga absolutnie masowego ruchu, ruchu oddolnego, czyli mas, czyli ludu, po prostu ruchu ludowego, który mógłby rzeczywiście podjąć walkę, tylko w jaki sposób? No, próbuję oczywiście się zmierzyć z tym pytaniem, ze współczesnym przemysłem, przemysłem korporacyjnym przede wszystkim, prawda? No i problematyzuje sprawę tych ruchów ekologicznych dzisiejszych, które tak czy inaczej są zakorzenione w tej klasie bardziej menadżerskiej, tak? I które cały ciężar, powiedzmy, odrodzenia ekologicznego, no składają właśnie na masy, że to wy macie papierowe torebki wprowadzać, segregować śmieci, to 10, 11. Ale on przedstawia tam tak czy inaczej pewien plan, czy pewne filary, jak on to właśnie tego, co nazywa polityką ekologiczną. Jak na to patrzysz? Bo pierwszy filar jest dyskursywny po prostu. Alternatywna historia klasowej odpowiedzialności, jak on to nazywa, prawda? A drugi filar to już konkretny program polityczny, który pokazuje krok po kroku, jak odzyskiwać przemysł, mówiąc krótko. Mhm.
Czyli walkę, no rewolucję jakby nie patrzeć, po prostu społeczną rewolucję postuluje. Właśnie za uwspólnieniem całego przemysłu energetycznego, całej energetyki. Tak. Czy on w ogóle pokazuje te trzy sfery, prawda? Trzy sfery przemysłu niezbędne do życia. Właśnie do życia tego, można powiedzieć, które dotyczy też tematu dóbr wspólnych, czyli żywność, szeroko pojęta, prawda? Bo też tu pewnie leki, no różne, tak? Energia. No i transport, prawda? No on przedstawia, no próbuje przynajmniej przedstawić, jak te kluczowe sektory wyrwać z tego kapitalizmu takiego drapieżnego, eksploatacyjnego. Na pewno tam jest dekarbonizacja, tak, dekomercjalizacja, no różne D, prawda? Nawiązuje do koncepcji Zielonego Ładu, rzeczywiście nowego Zielonego Ładu i w amerykańskiej wersji, w europejskiej wersji, prawda? No właśnie, co ty o tym myślisz? Jak to czytałaś, jak to też pewnie w kontekście Federici podejrzewam, że też jakieś tutaj były połączenia. Mnie się ten tekst wydawał dosyć, znaczy wydawało mi się, że to chyba będzie dosyć ważne, żeby on się ukazał w Polsce, gdzie ekologia jest naprawdę kojarzona z przede wszystkim tak zwanymi klasami kreatywnymi z wielkich miast i właśnie z noszeniem płóciennych toreb. Tak, i, tak. Jakby używaniem papierowe kubeczki, tak. Kolorowych i tak dalej. I bidonami na wodę, a jednocześnie właśnie cały czas media nam serwują taką zupełnie fałszywą alternatywę, że albo miejsca pracy, albo ekologia i właściwie jest eskalowany cały czas taki konflikt pomiędzy ekologami, a takimi grupami zawodowymi jak, nie wiem, jak kurnicy. I tak naprawdę bardzo jakby miałam wrażenie, że niewiele było takich głosów, że no ta alternatywa jest fałszywa, a też myślenie o tym, że nawet nie o to chodzi, że jakby kryzysowi ekologicznemu mogą zażegnać bidony na wodę, ale takie myślenie o tym, że to jest kwestia wszystko wyborów konsumenckich, wydawało mi się dosyć fałszywe, więc to chyba jest chyba było jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że to, co on robi, jest ważne o tyle, bo to jest tak, w filozofii oczywiście od bardzo dawna się o tym mówi, że katastrofa ekologiczna to jest związana z kapitalizmem i że właściwie coraz, nie wiem, więcej osób równolegle do terminu antropocen używa terminu kapitolocen po to, żeby pokazać, że to nie cały gatunek ludzki jest odpowiedzialny za zmiany, które zaszły. Natomiast właśnie w takim w publicystyce mimo wszystko bardzo jakoś miałam wrażenie, niewiele się mówi o tym, że też właśnie w odniesieniu, skoro kapitalizm jest winny, to że właśnie w związku z tym powinniśmy szukać rozwiązań. No i teza, jaka jest postawiona w tym artykule, jest bardzo jasna, to znaczy niech za katastrofę ekologiczną zapłacą ci, którzy na niej zarabiają. Ale to, co jest tam ciekawe, to chyba właśnie to, że ta klasa robotnicza z tytułu, która pewnie wielu osobom będzie się kojarzyła z, no właśnie z robotnikami w fabryce, tak? Że ona jest tam rozumiana bardzo szeroko, że właśnie Gber do niej włącza nie tylko rolników, ale też rozmaite zawody opiekuńcze i właściwie ona tam na samym końcu, ponieważ na samym końcu okazuje się, że strajk nauczycieli, tak, to był taki wzorcowy jego, ten w Stanach Zjednoczonych, to był taki jego zdaniem właśnie bardzo fajny przykład właśnie oddolnego ruchu, który właśnie między innymi żądał powrotu dóbr wspólnych, tak, bo tam między innymi były takie żądania, żeby więcej terenów zielonych właśnie przynależało, z więcej terenów zielonych mogła korzystać szkoła. Ale właśnie, ale okazuje się, że w momencie, kiedy tam są też nauczyciele, to okazuje się, że ta klasa robotnicza, która kiedyś i pewnie nadal przez niektórych jest rozumiana bardzo wąsko, tam jest rozumiana bardzo, bardzo szeroko i że właściwie przynależą do niej wszyscy ci, którzy
na kryzysie klimatycznym nie zarabiają. Czy rzeczywiście, czy to można, bo to tak wracając do naszego głównego tematu, czy to można byłoby uznać za synonimiczne z ludem? To jest jakieś takie pytanie, na które mnie byłoby bardzo trudno odpowiedzieć, ale chociaż może Butler by powiedziała właśnie, że tak. Ja przypuszczam, chodziłoby o to, że no dzisiaj, zwłaszcza w warunkach demokratycznych, niech lud, jak lud bierze w sprawę w swoje ręce, no to to jest właśnie ta sytuacja, o którą nam chodzi, prawda? I ja miałam wrażenie, że tutaj Haber postuluje jedną rzecz. No rzeczywiście klasy ludowe, no niech on to nazywa robotnikami, prawda? W bardzo szerokim ujęciu czy zakresie tego pojęcia. Mają w tym momencie pewną rolę do odegrania po prostu w kontekście problemów ekologicznych, klimatycznych przede wszystkim. I wskazuje konkretnie dekarbonizację, dekomercjalizację, tutaj zająć się tymi trzema sferami przemysłu nowoczesnego. Jak to odebrać, tak jak się zająć? No tak. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo wyraźny postulat. Lud ma w tym momencie po prostu wręcz, jak to powiedzieć, no tak ważną rolę do odegrania, epokową, cywilizacyjną po prostu. Mm-hmm. Tak by się wydawało. Tak, on pokazuje tam właśnie też taki rodzaj sojuszu, który właśnie z perspektywy tych wszystkich opowieści o tej alternatywie albo miejsca pracy, albo ekologia, to on tam właśnie tworzy wizję takiego sojuszu, który właśnie z tej perspektywy mógłby się wydawać bardzo nieoczywisty, a który, kiedy o tym tak pomyślimy, jak mogłyby wyglądać te ewentualne scenariusze na przyszłość, a doniesienia są potworne, tak, to znaczy milionerzy sobie budują już bunkry i się zastanawiają, jak zaczipować ludzi, żeby oni im tam donosili jakieś jedzenie czy wodę, to właśnie okazuje się, że tak, że to jest coś, który powinien się nam wydawać coraz bardziej realny. Absolutnie. No, a propos, byłaś na tej wystawie, prawda? Janny Rajkowskiej, Rizopolis, która jest w momencie w Zachęcie. Oczywiście tutaj dyskurs ekologiczny prowadzi nas do jakichś tropów apokaliptycznych. Przenosimy się do ryzosfery, czyli sfery korzeni. Nastąpiła jakaś katastrofa i ludzie lądują pod ziemią, prawda? Tam, gdzie korzenie. Następuje zrównanie w tym momencie i oczywiście za moment, bo taka jest specyfika naszego gatunku, jakieś hierarchie się utworzą, ale jest jedna chwila, ta początkowa chwila, tak bym to widziała przynajmniej, gdzie spełnia się sen o równości i sprawiedliwości, tak? Teraz dopiero zobaczymy, ile jesteście warci, tak? Ile wszyscy jesteśmy warci względem siebie i względem tej granicznej sytuacji jaspersowskiej, prawda? Jak ty to widziałaś, tą wystawę? Bo ja jej nie widziałam, natomiast czytając i widząc jakieś zdjęcia, prawda, reprodukcję wybrałam, no mam kilka takich wątków, które pasowałyby do jeszcze nieruszonych w ogóle spraw, czy słabo ruszonych spraw w dyskursie ludowym, w zwrocie ludowym. A wiesz, że w ogóle się wobec mnie, jakoś nie narodziła się wobec mnie ta fantazja, że oto mamy moment po katastrofie ekologicznej i wszyscy równo lądujemy pod ziemią. Wydaje mi się, że jeżeli to miałoby jakoś zgodnie z tym, jak teraz wygląda sytuacja, miałoby wyglądać zejście pod ziemię, to nie jestem pewna, że byłyby właśnie lepsze i gorsze pomieszczenia, już w ogóle ten rodzaj hierarchizacji tych lepszych i gorszych miejsc byłby bardzo dojmujący. Bardzo dobrze, rozumiem. Tak, to znaczy, może nawet by to wyglądało jak w filmie Elysium, ale nie, wystawa jest bardzo fajna, to w ogóle jest bardzo zmysłowa wystawa, to znaczy to jest zupełnie jakieś inne doświadczenie niż w galerii, nie tylko dlatego, że tam jest ciemno i trochę nie wiadomo o co chodzi, ale też jest bardzo intensywny zapach, to znaczy właściwie dużo bardziej się te instalacje jakoś odbiera węchem niż jakimkolwiek innym zmysłem. Mnie się to wydało ciekawe, to znaczy jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że tam w tle pracuje jakoś ta metafora tych korzeni jako czegoś, co ma
ma naprowadzać nas na naszą przeszłość, na naszą historię, genealogię, no bo rzeczywiście tak drzewo genealogiczne, tak, jest jakimś takim rodzajem metafory, ale też te korzenie właśnie jako coś, co prowadzi do miejsca, w którym się urodziliśmy i tak dalej. I to jest właśnie taka figura właściwie ludzkiej historii. To, że właśnie to, co chyba takie, tak ja miałam takie wrażenie, że to, co robi Rajkowska, to właśnie tę taką przyrodniczą metaforę ludzkiej historii przerabia na... No właśnie oddaje jej właśnie ten literalny wymiar. To znaczy tak, wszyscy jesteśmy właśnie z tej ziemi i że tam jest właśnie ten rodzaj jakiejś takiej, że te korzenie są tam traktowane nie metaforycznie, tylko organicznie. Organicznie, dosłownie organiczny wymiar. Rozumiem. Ja zaraz powiem, skąd miałam to skojarzenie, natomiast no, jakieś pierwsze, ponieważ ja zawsze siedzę jednak w tej literaturze od urodzenia w zasadzie, czyli science fiction, tak, fantasy, no tutaj od razu, no i też apokaliptyczne pewne dyskursy, no to McCarthy, droga McCarthy'ego, czy no Glukowskiego, wiadomo, metro, prawda, idziemy, schodzimy pod ziemię, natomiast mi to się też w pewnym momencie skojarzyło no, z teorią Gai, tak czy inaczej, która wraca co jakiś czas, Lovelocka. Czyli Ziemia jest organizmem, który samoreguluje się, prawda, po to, żeby podtrzymywać życie. I w tym momencie Ziemia podejmuje w cudzysłowie decyzję wygonić nas pod ziemię, bo już jesteśmy zbyt niebezpieczni i szkodliwi, nie? Pod te korzenie. Po to, już dla naszego dobra w gruncie rzeczy, tak? No i jak to, ja jak inteligentny, samoregulujący się, cybernetyczny wręcz organizm, tak moglibyśmy powiedzieć. Natomiast skąd mi się, te korzenie, skąd mi się tutaj skojarzyły też z katastrofą po prostu i z historią katastrof, z czarnobylskiej modlitwy Swietłany Aleksijewicz. Aha. Jest tam bodajże trzeci monolog z kolei, czy czwarty, z chłopką. Z chłopką, która została w zakazanej strefie, prawda? Jest nielegalną mieszkanką strefy, jak to się oficjalnie czy formalnie nazywało. Starsza już kobieta, samotnie mieszkająca oczywiście, samotnie sobie radząca, no zupełnie z podstawowe, absolutnie takie prymitywne warunki siłą rzeczy, prawda? I jest to jedna z najciekawszych w ogóle, jeden z najciekawszych monologów z tej książki, bo Aleksijewicz słusznie zauważa, że właśnie ci prości ludzie, lud, ona używa tego słowa, potrafili jakoś uchwycić tę tragedię. A to była tragedia społeczna przede wszystkim, prawda? To była katastrofa społeczna, ten Czarnobyl. I ta Zina, ta kobieta, prawda, kończy takimi słowami, które no, już utkwiły mi do końca życia, będę je pamiętać. Znajdziecie mnie w ziemi, pod korzeniami. Mhm. One są piękne, te słowa. No, pokazują tę głębię i jednocześnie tę sytuację, prawda? Bo ona jest chora oczywiście. Ona jest chora, ma chorobę popromienną prawdopodobnie i już niedużo czasu przed sobą. No właśnie, znajdziecie mnie w ziemi pod korzeniami, prawda? Mnie, która jest przypisana do tej ziemi, do tego domu, który był moim światem, ta wieś była moim światem i tak dalej, prawda? I w jaki sposób przetrwać jako też w swoim człowieczeństwie w obliczu katastrofy, no jakby nie patrzeć, prawda? Stąd takie skojarzenie. A, rozumiem. To skojarzenie nie jest takie bardzo odległe ode mnie, bo to co jakby skojarzenie, które we mnie wywoła ta instalacja, no to jest właśnie o jakimś takim absolutnie nierozerwalnym związku, takim właśnie organicznym pomiędzy naszym ciałem, a właśnie ziemią. Tak. Mnie, jak teraz ty mówisz o tym, znajdziecie mnie pod ziemią, to mnie się przypomina taki, znaczy cytat, który właśnie opowiada o takim procesie w odwrotną stronę, to też jest o romantyk właśnie, romantycy też byli właśnie bardzo, czasami są dużą inspiracją ekologiczną, że właśnie jak Mochnacki się zastanawiał, że pierwiastki, takie jak żelazo, że to wszystko płynie jakby w naszej krwi i że właściwie ten budulec ziemi, planety jest jakoś tam bardzo podobny do, nie bardzo, jakoś bardzo, tylko jest analogiczny do tego, co stanowi budulec naszego ciała. Właśnie na momencie jakoś absolutnie taki oniemiały w ogóle tą wizją. Właśnie zapisuje takie zdanie: człowieku, imię twoja ziemia. I on ma na myśli właśnie, on mówi to bardzo dosłownie, to znaczy w twojej krwi jakby jest to samo żelazo, tak, które współtworzy właśnie to, co widzisz na planecie. Więc w tym sensie to ja, jeżeli tu jest mowa o jakiejś takiej
Jeżeli mowa jest właśnie o tym widmie tej katastrofy ekologicznej, to ja raczej myślałam o tym, że o ile właśnie teraz się buduje, cały czas się taką nadzieję buduje właśnie na tym, że spoko, skolonizujemy tego Marsa, jakoś to będzie, albo surowce weźmiemy stamtąd. To są poważne dyskusje, to nie jest jakiś science fiction, tylko naprawdę myśli się o tym, że zażegnamy katastrofę ekologiczną właśnie sprowadzając surowce z kosmosu. To, że właśnie Rajkowska sprowadziła właśnie nas z powrotem na Ziemię i pokazała, że właśnie jakby stąd się nie ucieknie. Właśnie ten związek między nami a planetą jest dużo silniejszy i no właściwie niemożliwe do dużo silniejszy niż sądzimy i właściwie chyba niemożliwe jakoś do rozerwania. Wracamy do tych starych metafor, które no w tym momencie no, pewnie nikt nie potraktuje poważnie, no, albo no, traktuje jako pewien folklor, nazwijmy to tak semantyczny, lud tej ziemi, prawda? Mm. Albo z drugiej strony, przecież nadal funkcjonuje mimo wszystko, nie tylko w historiografii, wędrówka ludów. Lud, nie wędrówka jakiegoś kogoś innego. Znowu wraca nam to słowo, prawda? Ono się ciągle pojawia. Pojmujemy je w jakiejś intuicji, powiedzmy, i dopóki nie zaczynamy się zastanawiać nad dokładną definicją, to wiemy, co to znaczy. Jak zaczynamy się zastanawiać, to trochę jak u Augustyna z czasem, prawda? Ja zacząłem myśleć, co to jest, to już nie wiem, co to jest, nie rozumiem, co to jest, tak? Ja jeszcze chciałam jeden wątek poruszyć, bo dokładnie za dwa dni kończy się ekspozycja wystawy takiej kolekcji fotografii Agnieszki Rajs w Gdańsku, w Galerii Narodowej, Muzeum Narodowym w Gdańsku, który jest zatytułowany A więc wojna. To są, można powiedzieć, fotografie wojny w takich panoramach batalistycznych, ale holistycznych, czy można krajobrazowych, tak lepiej powiedzieć, bo zresztą wskazują na to tytuły tych zdjęć. Krajobraz przejeżdżających czołgiem, krajobraz z popasem, krajobraz z uciekającymi żołnierzami i wybuchem, krajobraz ze strzelającymi żołnierzami, przemarsz. Ludzie są tam, mówiąc krótko, punktami, w zasadzie bez twarzy, bez jakiejś właściwości. To jest lud wojny, dosłownie można by powiedzieć, lud wojny. Znamy oczywiście skądinąd, że ci szeregowcy, bo tu chodzi o szeregowych żołnierzy, zazwyczaj są z warstw podporządkowanych, warstw niższych, chłopskich i tym podobne, prawda? Militi ignoti to następny wątek, który też a propos ludu na wojnie, jego cierpienia i tak dalej wchodzi. W ogóle ten cykl Agnieszki Rajs ma swoje motto wzięte z książki Susan Sontag Regarding the Pain of Others. Na polskie tłumaczenie to jest widok cudzego cierpienia. Ja tu położyłem nacisk na tych others, prawda, czyli innych, na ból innych. Lud zawsze w jakiś sposób jest inny, ci ludzie są inni. Tutaj jest w tych zdjęciach jest to bardzo dobrze uchwycone, bo tak jak powiedziałam, oni nie mają twarzy, no są anonimowi kompletnie. I w pewnym momencie człowiek sobie uświadamia, ale jak to, przecież to są zdjęcia. Co ona w zasadzie, czego to są zdjęcia? Bo ten sprzęt wojenny ewidentnie wskazuje na początek XX wieku, na II wojnę światową. Tam są no, czołgi, armaty i tym podobne, prawda? Proszę Państwa... Tu wychodzi sam zamysł tego cyklu, czy całej tej wystawy, taka specyficzna, nie kpina, ale ironia postmodernistyczna par excellence, to są zdjęcia rekonstrukcji historycznych, inscenizacji historycznych, innymi słowy, no zabawy mężczyzn w wojnę. Prawda? Proszę zauważyć, jak to jest ciekawie połączone wątki. Jak to są ciekawe połączone wątki. Jest tam jedno zdjęcie, które uderza szczególnie, padający żołnierz. To są kadry, czy inscenizowania, to jest inscenizowana fotografia studyjna, która pokazana jest w kolejnych kadrach upadania, prawda? Tego młodego chłopaka, ubranego w spodnie moro i w białą koszulę, która być może nawiązuje do słynnego obrazu Goi, tak? Rozstrzelanie tych madryckich powstańców.
w jaki sposób tutaj w takiej ironii jest ujęty pewien problem, bo jest problem oczywiście cierpienia, jest problem cierpienia ludu, tego, który walczy i który no właśnie definiujemy jako militi ignoti. I jest to pokazane poprzez zdjęcia, inscenizacji, zabawy współczesnych chłopaków, tak, ludu, współczesnego ludu w wojnę. Tego typu wątków na razie nie ma w dyskursie ludowym, który, tak jak powiedziałam wcześniej, jest w takiej fazie afirmatywnej, prawda? I tego typu mniej wygodnych, bardziej takich ironicznych jakichś tutaj podejść na razie jeszcze nie ma. Ale też zwróciłam uwagę na takie no właśnie takie podejścia. Poruszające problemy, tylko w ten sposób, no w sposób dokładnie postmodernistyczny, tak bym powiedziała, w takiej ironii. Mm-hmm. Ale o co? Chodziło mi o problem lud wojny, prawda? Lud i wojna. I żołnierze, którzy to zazwyczaj wywodzą się z tej warstwy, po prostu chodzi o szeregowych żołnierzy, no mięso armatnie i tak dalej, prawda? Mhm. I pokazany w taki osobliwy no dzisiaj sposób, prawda, w postaci fotografii rekonstrukcji historycznych. I tu nawiązuje do tego, co w zasadzie moglibyśmy nazwać, co jest nazwane tą polską strategią polityki historycznej w tym momencie. Mhm. Historia właśnie martyrologiczna, heroiczna i tak dalej, prawda? Mhm. Jak właśnie, to jest gra. Jak mówisz lud wojny, to właśnie czy to nie byłoby, czy w ogóle w tym określeniu nie kryje się zwieńczenie tego procesu, o którym mówiłam właśnie, podciąganiu właśnie tej wielości ludów pod taką jedną monolityczną konstrukcję, jaką jest naród. I to... To jest oczywiście następny problem, racja, lud, naród. Kiedy to się pojawiło, zwłaszcza w polskim, no oczywiście historycy mają odpowiedzi na te pytania, prawda? Dzięki komu, kiedy, w którym momencie, to jest sam początek XX wieku, niewątpliwie tutaj endecy spełnili swoją rolę, żeby, no, że tak bym przekonać, zwłaszcza chłopów, prawda, do ich polskości. Mhm. Tu trzeba było stworzyć pewne konstrukcje oczywiście, pewną narrację. No i to trzeba oddać Endekom, że potrafili to zrobić tak czy inaczej, prawda? Bo chyba właśnie jest wojna i moment właśnie formowania się wojska, to jest taki moment, gdzie zawsze się objawiały te napięcia lud, naród. To już ja wspomniałam, to jest jakiś absolutnie skrajny przykład właśnie z Gorelen Folk, właśnie jak to nasz lud właśnie chce się okazać narodem. Ale też, to jest cała ta historia właśnie chłopstwa, które nie uważało, że powstania walczą o ich sprawę. Że to też jest to oczywiste było, że nie walczą. Tak. Określenie właśnie lud wojny wydaje mi się takim, jeżeli ono w ogóle jakoś, jeżeli miałoby jakoś funkcjonować, to byłoby dowodem na to, że na sukces właśnie tego procesu podpinania wielości ludów pod tę narodową konstrukcję. No tak, ponieważ jak wiemy właśnie zawsze istniał rodzaj napięcia, zresztą to bardzo charakterystyczne, ale to też tak jak się przedostaje właśnie do takiej szkolnej wersji historii Żeromskiego, tak, ja pamiętam, że chyba właśnie w liceum ja omawiałam i to wydawało nam się takie potworne, to znaczy, że ci chłopi nie chcą udzielić pomocy powstańcom. I to właściwie cały czas, to mówię teraz o Wiernej Rzece, ale to też wątek u Żeromskiego jest w Rozdziobę nas kruki i wrony, prawda? W każdym razie są tam postaci chłopów, które kompletnie nie widzą tej wielkości narodowej sprawy. Właśnie mnie w szkole zawsze uczono, że to są takie bardzo negatywne postaci, tak, które nie zrozumiały
niezrozumiałe. Patriotyzmu. Nie rozumieją patriotyzmu, tak? Nie mają tego genu patriotyzmu, prawda? Tak. Tej polskości. To jest takie i to właśnie w momencie, kiedy się to połączy z tym, że na lekcjach historii w ogóle nie ma mowy o takich bardzo podstawowych faktach, jak właśnie to, że część chłopstwa nie mówiła po polsku, że to w ogóle, że ten rodzaj właśnie takiej identyfikacji narodowej to jest efekt właśnie takich wieloletnich zabiegów, na których, tak jak powiedziałaś, przodowała, znaczy jak już je próbowała jakoś tam zwieńczyć właśnie Endesja, no to właśnie tak, to taki chłop właśnie z Żeromskiego wydaje się jako jakiś potwornie taka egoistyczna, tępawa, w ogóle nie czuła na wzniosłe kwestie i na ważne kwestie postać, więc znaczy, wydaje się, że właśnie po powstaniu styczniowym inteligencja, która wywodziła się z ziemiaństwa, prawda, uświadomiła sobie, że po prostu warstwę chłopską trzeba przekonać do ich polskości. To jest jedyny sposób, w jaki można zaangażować ją właśnie w walkę o niepodległość, tak czy inaczej. To ostatecznie chyba to zaowocowało w 1918 roku, bo ten moment, w jaki sposób przekonano i chłopów, i robotników, bo z drugiej strony mamy ruch komunistyczny, prawda? Komunistów i internacjonalistyczny ruch, ruch internacjonalistyczny jeszcze w tamtym momencie. Oni mają też swoją ofertę. Jednak chłopi wybrali Polskę, której jeszcze nie było, prawda? I jakieś mgliste obietnice. No z jednej strony oczywiście reformy rolne, z drugiej strony jakichś reform socjalnych dla robotników. Jednak wybrali tą polskość, tak? To jest ciekawe pytanie i do końca na nie nie ma odpowiedzi w sumie, jak ich przekonano. Co się działo w mentalności, psychice i chłopów, i robotników ówczesnych? To jest pytanie do psychohistorii, której w Polsce właściwie się nie uprawia. No ale właśnie to jest takie pytanie, które wydaje mi się, że jest zadawane właśnie... ono jakby bardzo sensownie i logicznie brzmi właśnie na gruncie historii narodowej. I oczywiście tutaj rodzi się pytanie, na które też jakby odpowiedź jest bardzo trudna, to znaczy w ogóle, czy jest możliwa polska historia ludowa, tak? Bo właśnie w momencie, kiedy mówimy o tych wszystkich napięciach pomiędzy ludem i narodem i właśnie o tym, jak ta polskość była czymś absolutnie nieoczywistym dla takich chłopów, ale też była właśnie jakąś kwestionowaną wartością dla robotników, no to właśnie rodzi się pytanie, na ile właśnie tu nie ma jakiegoś takiego, jakiegoś wewnętrznej sprzeczności w tym sformułowaniu polska historia ludowa. Ciekawy jest. Próbuję na to odpowiedzieć i on znajduje na to takie geograficzne po prostu kryterium, to znaczy, że jego książka, czyli książka jego, która nosi tytuł Polska historia ludowa, że będzie ona dotyczyć tych 90%, które to 90% on definiuje właśnie jako rządzenie nierządzący, wyzyskiwanie niewyzyskujący i tak dalej, i tak dalej. On się stara po prostu zrobić możliwie szeroką definicję ludu, żyjących właśnie na tych ziemiach. No ale za chwilę właśnie już przepraszam, ale przepraszam, że tak mało miejsca poświęcam w tej książce Śląskowi, tak? I nagle się okazuje, że takich momentów, w których trzeba było... On się koncentruje na lesie polskim kongresówce, tak jest, Tutaj uprościłam, tu pominąłem, i to jest oczywiście jasne, na tym też polega praca historyka, że trzeba dokonywać pewnego wyboru i jakoś te narracje sklejać. No ale właśnie tak, polska historia ludowa jest wielkim wyzwaniem, to znaczy na ile można jakby spełnić te kryteria ludowości, jednocześnie nie sprzeniewierzając się temu wymogowi polskości. To jest chyba jakiś projekt niemożliwy, prawda? No to się okaże. Pewnie jest sprzeczny.
To się okaże, bo no, w pewnym momencie już z polskością tak czy inaczej, jeżeli jest to projekt tożsamościowy, no niewątpliwie, w pewnym momencie zaczyna być to projekt tożsamościowy. Ale jest tak, tu... To niewątpliwie też temu... Dobrowna Kałwa zresztą też zauważyła tę kwestię, no właśnie na ile jest tutaj ludowość, lud i polskość, na ile to jest w ogóle, można tutaj w kategoriach tożsamości to rozpatrywać. No nie jest to proste. Tak, bo to ja mam wrażenie, że pobudki do tych projektów historii ludowej właśnie były dwojakie, że z jednej strony to była właśnie jakaś próba napisania na nowo historii pańszczyzny, a właśnie z drugiej strony to była próba stworzenia jakiegoś alternatywnego projektu tożsamościowego wobec tego dominującego szlacheckiego. Tak, chyba to... No, zasadniczo, jasne. Mogę jeszcze powiedzieć, że właśnie mnie właśnie chyba, jeżeli chodzi o jakieś takie realizacje historii ludowej, chyba zastanawiam się, czy one dużo lepiej się nie realizują w takich, nie wiem, projektach, które są... mają taki bardziej wymiar biograficzny. Pamiętam, nie wiem, czy jest, czy w ogóle mam nadzieję, że też znalazłeś jakiś przykład w Polsce i będę w ogóle jakoś jeszcze tego szukać, ale właśnie ja pamiętam, że do numeru praktyki teoretycznej o wieku XIX ja przetłumaczałam kawałek, wstęp książki, która się nazywa Służąca i jej pan, brytyjskiej historyczki, i właśnie to była właściwie jej biografia, przedziwna, dlatego że zrobiona na podstawie dziennika tego pastora, u którego ona była służącą, z której właśnie ta historyczka wydobyła różne fakty i była w stanie zrekonstruować jej życie, ale zarazem, żeby to wszystko było możliwe i w ogóle, żeby ten materiał jakoś zyskał uzupełnienie i w ogóle, żeby z tego rzeczywiście powstała narracja historyczna, to wszystko było uzupełniane właśnie takimi materiałami epokowymi. To znaczy z tej książki można się nie tylko było dowiedzieć, jak przebiegało życie tej dziewczyny, kiedy tam zeszła w ciążę, z kim się zadawała i tak dalej, ale też właśnie ile zarabiały wtedy służące, jakie były warunki zatrudnienia tych służących, jakie dostawały pomieszczenie w ramach tam określonych gospodarstw, jak w ogóle prawo podatkowe regulowało posiadanie służby i tak dalej, i tak dalej. Więc cała masa takich informacji, które z tej książki, będącej właściwie biografią jednej osoby, czynią właśnie coś w rodzaju historii brytyjskich służących w drugiej połowie XVIII wieku. U nas coś podobnego chyba jest. Joanna Kudziel-Fryderyszak napisała Służące do wszystkiego. To jest w zasadzie od początku służby jako po prostu, no nie tyle pewnego zawodu, ale jakoś tam ustrukturyzowanego do działania zarobkowego, prawda? W zasadzie do czasów powojennych. Ale skoncentrując się na dwudziestoleciu międzywojennym, mniej więcej te wątki ona tam porusza. To jest, ta książka to jest rodzaj takiego historycznego, bardziej może reportażu, prawda? Wprawdzie ona tutaj tworzy portret zbiorowy tej grupy, umieszcza w kilku kontekstach, także politycznym, gospodarczym, społecznym, obyczajowym oczywiście. Bardzo ciekawy portret, tak mi się wydaje. Ona jest historykiem literatury też. To w ogóle wydaje mi się bardzo znamienne, bo to jest jak się czyta wszystkie takie, że właśnie powieści, nie wiem, zapolskiej, naukowskiej, kogokolwiek, to tam zawsze jest ta postać służącej, która jest taką bardzo złowieszczą właściwie postacią w tym domu, ale bardzo ważną. I tam na przykład, nie wiem, Zapolska to w pewnym sensie sugeruje, że takim prawdziwym rodzajem inicjacji dla młodej mężatki to jest przyłapanie właśnie swojego męża na stopę służącą. Więc to jest taka postać w ogóle w polskiej literaturze tej służącej, która jest bardzo ważna i o której rzeczywiście bardzo niewiele wiemy, dlatego że ona jest zawsze, zawsze opisywana z punktu widzenia właśnie tych swoich państwa, więc
Mnie też te postaci zawsze jakoś interesowały. Mhm. Ja jeszcze, bo już rozmawiamy ponad półtorej godziny, jeszcze chciałam dwa ostatnie wątki poruszyć i wrócić do Twoich początków, tutaj nazwijmy to w sferze public humanities. Byłaś współautorką koncepcji wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Polka Medium Cień Wyobrażenie. Oczywiście celowo przywołuję tę wystawę także z tego względu, że jej tutaj taką i patronką, i w zasadzie też główną autorką chyba tak koncepcji była Maria Janio, no wiadomo, zmarła w sierpniu zeszłego roku. Mówiąc krótko, ta badaczka, no, ta postać, która właściwie stworzyła paradygmat myślenia o polskiej humanistyce, tak bym to określiła. Ty napisałaś, czy też jesteś współautorką przewodnika, nieoczekiwane archiwum kobiet i faktycznie nieoczekiwane. Ono jest nieoczekiwane, bo widzimy tam postacie no, typu Maria Antonina Jaroszyńska, tak? Czyli typowa matrona, tak? Matrona polska, która no, kiedy robiono jej odbitkę negatywu, ma twarz zasłonioną kawałkiem papieru. Nie wiem, jaka to była okoliczność taka jakoś dziwna, ale efekt jest taki, że tutaj ten wspaniały kapelusz, tak, spiórkowy, a pod spodem pustka, prawda, czyli nie ma twarzy. Jest tam Zapolska z jakimiś rozczochranymi włosami, tak, czy rozwianymi. Jest tam Róża Luksemburg w kimonie, tak. No jest oczywiście Teofila Spytkówna Wyspiańska, jako bardzo stara kobieta, o której się kompletnie zapomniało po śmierci Wyspiańskiego, tak, a jednak żyła jednak swoim życiem w jakiś sposób. Ja właściwie chciałam zadać takie pytanie. Janion, jej szkoła, tak można powiedzieć, to wszystko, to dziedzictwo, które mamy po nim, czy tam pojawia się motyw, o którym rozmawiamy dzisiaj? Motyw historii ludowej, w szczególności motyw historii ludowej kobiet, bo oczywiście tu mamy romantyzm. Te wszystkie kategorie, które tworzą polską humanistykę, na sposób patrzenia na polską humanistykę, od romantyzmu, przez wampiryzm, przez słowiańskość, przez też jakieś elementy edukacyjne. No, dla mnie formacyjną na pewno książką jako humanistki, ja uważam, że tutaj te postulaty zawarte w tej książce powinny stanowić taki dekalog polskiego humanisty, czyli do Europy tak, ale z naszymi umarłymi, prawda? Czy tu jest choćby jako zakładzinowy problem, motyw ludu? Zwrotu ludowego, historii ludowej, tak, kobiet, tak, zwłaszcza. Mhm. Tak. To znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle samo zainteresowanie Janion romantyzmem ma takie podłoże. To znaczy, podłoże. Mhm. Jest to zainteresowanie romantyzmem jako taką kulturą, która wydobywa na światło dzienne marginesy. To naprawdę nie chodzi o. To chyba jakoś akurat, nie wiem, Janion nie bardzo interesowało, to znaczy to, co dzisiaj jest nazywane właśnie romantyczną ludomanią, tylko właśnie wyciąganie tego, co jest jakoś zepchnięte, niechciane, wykluczone, to znaczy to, co ją interesowało w romantyzmie, to właśnie były te takie mroczne wątki właśnie szalonych, chłopek, dzieci, właśnie takich języków, na które nie było miejsca w sferze tej kultury dominującej. I powiem tu rzecz, bo to jest jednak historia, o której nikt dzisiaj nie pamięta, a która jest bardzo ważna, bo jak się mówi dzisiaj romantyzm, kultura marginesów, to wszyscy mówią, jak w ogóle dziady wszędzie się czy to jest jakaś w ogóle przecież w tej chwili już dominujący język. I to jest właśnie Janion gdzieś tam potem to potwierdziła, że takie były losy romantyzmu, mówiąc właśnie o paradygmacie romantycznym, jako właśnie takim dominującym wzorcu polskiej kultury. Ale nie tak romantyzm zaczynał. Mickiewicza, pierwszego tomu poezji, nikt nie chciał czytać.
To znaczy, to, i to nawet nie, my zawsze się w szkole uczymy, że on był odrzucony przez tych kolegów, przez te salony, że być może filomaci to lubili, ale też nie za bardzo, no, że generalnie nie zrozumiały wielki geniusz. Natomiast w szkole w ogóle nie pojawia się ta informacja, no to kto właściwie czytał ten pierwszy tom właśnie, w którym był zawarty ten cykl ballad i romansów. I jest, a mamy na to dowody historyczne, a mianowicie Mickiewiczowi to powiedział sam Zecer, i to jest zapisane, że tę książkę najbardziej kupowały pokojowe i służące, czyli ta jedyna część właśnie warstw ludowych, którą miała czytać. I że one się w tym zaczytywały, to znaczy im się właśnie ta rybka, czyli ta historia tej chłopki uwiedzionej i porzuconej przez panicza podobała. Znaczy to, co innym się wydawało jakieś zgrzebne, takie chropowate, w ogóle nie stylistyczne, to właśnie pokojówki i służące, czyli ta dworska służba, właśnie to lubiła czytać. Zresztą Zecer Boniek też się tymi poezjami zachwycał. Mówię o tym, bo właśnie dzisiaj romantyzm uchodzi za coś innego, natomiast mam wrażenie, że to jest rzecz, której Janion w romantyzmie zawsze szukała. To znaczy właśnie... To jest bardzo ważne, no. I to tak, się wcale nie kojarzę. Jakichś elementów, na które nie było miejsca właśnie w kulturze oficjalnej. Taki, można powiedzieć, że to, co ją zawsze interesowało, to ten kontrkulturowy wymiar romantyzmu. I to widać na przykład bardzo dobrze, dlaczego od romantyzmu ona była w stanie dojść do tych antologii kultowych, podobno teraz transgresje, które podejmują właśnie takie wątki kontrkultury amerykańskiej, ale też ruchu antypsychiatrycznego, właśnie szaleństwa, Żeneta, takich pisarzy, którzy zawsze byli w kontrze społeczeństwa. Tam są jedne z pierwszych tłumaczeń Michela Foucault, jest właśnie mowa o takich niedopasowanych odmieńcach. I w tym sensie to jest jakiś bardzo... No, ja się absolutnie bym zgadzała, że tu transgresje powinny być pewnym przewodnikiem w już nowych, jakichś nowych tropach w historii ludowej w ogóle, bo tak jak mówię, jesteśmy w tym momencie afirmatywnym, prawda? Podkreślany jest ten raz, z jednej strony ofiara, cierpienie, tutaj uciemiężenie, opresja, z drugiej strony opór, bohaterstwo, czy jakieś formy bohaterstwa, prawda? Tu zmiany, przemiany. I dla mnie, cały czas mam to skojarzenie, idziemy na razie tą drogą mickiewiczowską, ale tak stereotypowo pojęto, prawda? Z jednej strony ofiara, z drugiej strony cierpienie to tych chłopów, prawda, tego ludu i tak dalej. Mówię o stereotypie mickiewiczowskim. Aha. Żeby to oderwać i iść właśnie jakoś transgresywnie, iść w inne strony. I to, co właśnie mówisz, no Żenet, prawda? No Matka Boska Kwietnia, coś takiego, żeby powstało że tak powiem, w nurcie ludowym. No to super byłoby, co właśnie iść w tą stronę. Ale mnie się wydaje, że właśnie chyba to jest, to znaczy uprawianie właśnie historii ludowej, która po prostu ma w tym podziale na wyzyskiwanych i wyzyskujących, jakby oddać głos tym wyzyskującym, to jest tak jeszcze trochę za mało. Znaczy, dokładnie o to mi chodzi, tak jest. Pokazać, że ten podział nie zawsze jest taki oczywisty, że właśnie istnieją takie grupy, tak jak właśnie się Łukasz Mol i Michał Pospiszyl zajmowali Motłowem, istnieją takie grupy, gdzie on się zupełnie nie sprawdza, tak? I pokazywać takie momenty, gdzie Motłow zyskuje sprawczość. Tak. Ja zresztą mniej więcej to chciałam właśnie zrobić w Ofelizmie, kiedy pisałam właśnie o tej chłopce mścicielce. I o tym właśnie, że to, co my uważamy za obrazy biernej i skrzywdzonej kobiety, to często tam zawiera się właśnie historia jej zemsty. Mhm. O jak bardzo i to, że właśnie te pokojówki służące z takim upodobaniem czytały te mickiewiczowskie opowieści o rusałkach, to może właśnie jest sygnał, że właśnie to była ta postać, z którą one były w stanie się zidentyfikować, to znaczy jakoś z tą rusałką, tak, która się zasadza na swojego oprawcę i przywraca sprawiedliwość. W jaki sposób przywraca sprawiedliwość, równowagę, ale ma też tę moc, prawda? Ma tę moc, no po prostu tu chodzi o szczególną moc sprawczą, to jest jasne. No.
Ostatni wątek, który specjalnie zostawiłam na koniec, jak dobre wino. No, ten wątek poruszam z każdym rozmówcą. Różne tropy w kontekście obecnej polityki historycznej, polityki pamięci, ideologizacji, mitologizacji względem dyskursu ludowego, prawda? No, powiedzmy o gender coś, o ideologii gender. Dlatego to pytanie stawiam, bo brałaś udział w takim projekcie, którego efektem była encyklopedia gender w 2014 roku. To było coś pionierskiego w każdym razie. Jak się dzisiaj na to patrzysz? Jak dzisiaj patrzysz się w ogóle na dyskurs gender kwestie ideologii gender? Jaką masz koncepcję na ten temat w ogóle? Mnie się wydaje, że w ogóle że w polskiej humanistyce się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o badania genderowe. I to co mi się wydaje, to jest też to, że jakby humanistyka przeszła w taką fazę, że ten gender już nie jest w tytule i nie jest już jakąś osobną w ogóle dziedziną badań, tylko jest właśnie, nie wiem, perspektywą można powiedzieć, jeśli chciałoby się to ująć naukowo, ale można też to powiedzieć rodzajem wrażliwości lekturowej i że powstaje chyba dużo książek, gdzie są te wątki i że one pracują bardzo dobrze. Cieszę się, że te studia genderowe przetrwały jakoś ten atak rozwijają się i w ogóle pokazuje to, jak to bardzo jest, jak bardzo to jest konieczne. Mhm. Jak właśnie ty powiedziałaś o tej książce o służących, to naprawdę jest jakaś taka, taki szalenie ważny dodatek właśnie do powieści dwudziestolecia. Znaczy, nagle sobie zdajemy sprawę właśnie, że w tych powieściach jest nie tylko jakiś dramat właśnie mieszczki, tylko właśnie tam gdzieś na marginesie rozgrywa się dramat służący i że jest duże prawdopodobieństwo, że ten dramat odzwierciedla jakąś realną historię. Więc... Jasne, bo zwróciłaś uwagę na to, że rzeczywiście już w tym momencie gender jako orientacja badawcza, ona się już w Polsce, w polskiej humanistyce osiedliła naturalnie. To jest fakt. Jest nawet koncepcja, czy w ogóle podejście historia gender, prawda? Historia gender, czyli operacyjną kategorią jest oczywiście ta płeć kulturowa, prawda? Jak sama nazwa wskazuje. I przez ten pryzmat patrzenie na rzeczywiście różnicę, czy historię społeczną, generalnie na historię społeczną. Historia kobiet w Polsce, ostatnio ukazała się tutaj wieloautorska praca, bardzo dobra, 1945-89, jest w tej perspektywie, to jest dobry przykład, dobrej roboty po prostu, tak w perspektywie gender, po prostu historiografii, bardziej społeczno-kulturowej, no i też politycznej po części, jak najbardziej. Ale no właśnie, czy widzisz też gender jako jakiś taki nie tyle wytrych, ile packę na muchę polityczną, że to już, że tak powiem, ten moment, ten motyw, tak, lat 2015-2016, czy to już trochę wygasło, czy wróci? Pytam w kontekście też obecnych zdarzeń, tak, w przestrzeni publicznej, strajk kobiet i tak dalej, prawda? Czy to jest jeszcze jak argument używany, czy coś nowego wystąpi? No bo nie chodzi o samo pojęcie. Samo pojęcie jest tutaj to takim pojęciem proxy bym nazwała, prawda? Nie jest walka o słowo, tu jest walka tak czy inaczej z ruchem feministycznym. No. Mm-hmm. Czy gender jest packą na muchę polityczną? Brzmi pytanie. Nadal jest. No, pamiętamy przecież parlamentarne przemowy księdza Oko, inne rzeczy, prawda? Tak. Czy miłościwie nam pajmujący obecnie jego poglądy na ten temat minister edukacji. Także no, jak byś to widziała? Czy już nie ma problemu po prostu? To już... Nie, no, Boże, problemów jest cała masa, aż właśnie nie wiem jak to ująć. Czy może to jest, w ten sposób podchodzimy do tego, no można mówić sobocie nie, ale to i tak nic nie da, prawda?
a gender jest już taką sobotą po prostu. No. Chyba jest. Tak mi się wydaje, że właśnie to jest jakiś i że właśnie to mi się bardzo podoba, że to się stało jakimś rodzajem wrażliwości, że no nie wiem, ja teraz jak czytam książki, to właśnie nieobecność uwzględniania perspektywy genderowej wydaje mi się czymś dziwnym. Nienaturalnym, prawda? Tak. I takim, na co zwracam uwagę, niż właśnie to, że to w momencie, kiedy się one pojawiają. Więc chyba... Chyba nie aż, nie, no nie wiem, może... Czyli może... jeżeli chodzi o sam dyskurs badawczy, tutaj już nie ma po prostu takiej jakiejś kontrowersji. To weszło po prostu, jest perspektywą, która jest uwzględniana, prawda? Nie jedyna. Wydaje mi się, że wręcz jest tak, że w momencie, kiedy atmosfera polityczna w Polsce jest taka, a nie inna, I właśnie tak dużo się o tym mówi i tak bardzo wiele osób się mobilizuje, to właśnie chyba tym bardziej to sprawia, że ta moja postawa, czyli polegająca na tym, że w momencie, kiedy nie ma właśnie perspektywy genderowej uwzględnionej w książce, wydaje się dziwne, że ta postawa jest coraz bardziej powszechna, to znaczy, że chyba właśnie się rodzi jakiś taki rodzaj oczekiwania, że no tak, humanistyka właśnie tym się też powinna zajmować, że w momencie, kiedy się tym nie zajmuje, to znaczy, że jest zaślepiona na jakąś bardzo ważny aspekt naszej rzeczywistości i że w ogóle jest oderwana od życia. Więc nie chcę teraz powiedzieć, że ksiądz Okomorze zrobił nam wielki prezent, chociaż naszej encyklopedii chyba tak, bo ona się sprzedała chyba w 2 tygodnie. No zgadza się. Tak, gdzieś to tak jest. Tak. A jak myślisz, takie pytanie zadam, jakbyś dzisiaj patrzyła na tę encyklopedię, czy ona wymaga aktualizacji w jakichś tam punktach? Co by się jeszcze przydało? Tak, ta encyklopedia wymaga aktualizacji. To nie ma, i to jest chyba na poziomie poszczególnych haseł, ale jasne, też na poziomie jakby dodawania kolejnych haseł. Naprawdę dzieje się tyle rzeczy. To też jest taka, Boże, no robi się tę encyklopedię, się też okraja, więc tam na bardzo wielu hasłach nie ma uwzględnionych w ogóle rzeczy takich spoza zachodnich kultur i to niedobrze, dlatego że w tej chwili widzimy, jak bardzo wiele inspiracji właśnie przychodzi spoza globalnej północy. To zresztą super właśnie widać między innymi w książkach Federici. Ale to wydaje mi się, że taka jest natura encyklopedii, że właśnie tak naprawdę chyba coraz mniejszy jest sens wydawania tego rodzaju publikacji w papierze, że one powinny być online, powinny być aktualizowane. Dokładnie. I powinno się ciągle rozrastać. Dokładnie. Może w ogóle to się kiedyś wydarzy. No, miejmy nadzieję, bo tak powinno się stać. Natomiast ja zapytałam się też o to, bo sama pierwotna koncepcja encyklopedii, może nie do końca pierwotna, ale weźmy tę tradycję wielkiej encyklopedii francuskiej. To miało trafiać pod strzechy, to miał być oświeceniowy projekt do ludu, innymi słowy, prawda? I jak sobie przypominasz, bo byłaś współredaktorką tego, jaka była intencja, tak? Żeby to jednak powiadomić ludzi, o co chodzi w tym wszystkim, w tej nowości dla nas jeszcze wtedy, prawda? Tak, to znaczy to miało być pomyślane jako podręcznik, to znaczy, żeby to był taki punkt wyjścia może dla wielu osób. To było raczej tak robione z myślą chyba, nie wiem, o studentkach kierunków humanistycznych, ale też właśnie, no nie wiem, o zainteresowanych tą tematyką licealistkach. W takim sensie też było bardzo ważne, żeby tam była taka rzeczywiście miarodajna bibliografia. Bardzo starałyśmy się, żeby w tej bibliografii były uwzględniane rzeczy po polsku, co było trudne wtedy, bo niewiele z takich ważnych prac było tłumaczone, żeby właśnie to było jakoś tak przejrzyście napisane, żeby to był właśnie tak, taki rodzaj, nie wiem, książki, w której można sobie coś sprawdzić, czegoś się dowiedzieć, ale też, która da w ogóle jakiś wskaże kierunek, gdzie dalej szukać.
Mam nadzieję, ja myślę, że pod tym względem ona spełniła swoją rolę. No, na przykład dla mnie jednym z takich haseł, których w ogóle nie zdawałam sobie sprawy w gruncie rzeczy wtedy z problemu, zagadnienia, albo kojarzyłam go, tak jak być może wiele osób kojarzy, było hasło feminizacji biedy. Tutaj Izabeli Desperak i... przepraszam, doktor Rek Woźniak, wtedy jeszcze chyba Rek tylko. To pierwsze skojarzenie z biedą, prawda, no to zawsze to jest jakaś patologia, no. Alkoholizm, jakieś takie dzielnice, te najgorsze i tym podobne, prawda? I tu nagle feminizacja biedy. O co chodzi? Dlaczego akurat tutaj właśnie bieda i to tak powiedzmy na skrajnych, w skrajnej postaci rzeczywiście przede wszystkim dotyka kobiety, nie? Mhm. No dla mnie to było pouczające, bo ja nie, no, tak czy inaczej w badaniach to też nie jest problem, no problem jest nadal gdzieś rzadko podejmowany, tak moglibyśmy powiedzieć. Zjawisko biedy w Polsce przede wszystkim dotykający kobiety i będący czynnikiem, no jakby nie patrzeć się równości, prawda? Mhm. Nadal oczywiście. Tak, to w ogóle, Kałkiwy też w ogóle zamiar w ogóle, jaki tam... jakby przy robieniu tej encyklopedii, to znaczy, żeby pokazać w ogóle, no bo gender wtedy to uchodzi w ogóle za taką kategorię, która może i jest fajna, nie wiem, w takich badaniach jak historia sztuki, literatury, żeby pokazać właśnie, jak bardzo stereotypowe są wizerunki kobiet. Natomiast właśnie to, co chyba jest mocną stroną tej encyklopedii do dziś, to jest, że ona pokazuje, że ta kategoria genderu to jest też coś, co odgrywa, co jest bardzo ważną kategorią w takich naukach, w których byśmy się nie spodziewali, że to można znaleźć, a to jest właśnie między innymi prawo i ekonomia. I że te procesy, które zachodzą na przykład w ekonomii, to nie są jakieś procesy naturalne, tak jak bardzo często się myśli, i że wolny rynek to nie jest wolny rynek, który się sam ureguluje i wszyscy będą szczęśliwi, tylko że za tym właśnie stoją pewne relacje władzy, za tym stoją pewne założenia ideologiczne i za tym stoi jakaś określona polityka. Jasne. I że to ma określone skutki społeczne. Więc w tym sensie ja się bardzo cieszę, że tam jest właśnie kilka haseł. Zresztą hasła prawnicze dla nas pisała profesor Płatek i tam ona bardzo wyraźnie pisze o tym, że prawo to nie jest jakiś dekalog, który jest objawieniem jakiejś odwiecznej sprawiedliwości, tylko właśnie to są jakieś reguły, za którymi stoją jakieś polityczne założenia, więc to wszystko dzisiaj już jest... trochę bardziej oczywiste, ale wtedy jak chyba robiłyśmy tę encyklopedię, to wcale nie było i to jest bardzo to było bardzo ważne. Na przykład gender w muzykologii, to też się wydawało jakieś, po co nam to? Znaczy, gdzie? No a potem jak się zaczyna badać historię muzyki, bo przyszła do nas muzykolożka, to okazuje się, że, ale rzeczywiście, że gender ma tu ogromne znaczenie i że nauka wiolonczeli dla kobiety była przez wieki uważana za coś absolutnie nie do pomyślenia, dlatego że trzeba było rozstawić kolana. Więc jest tu cała, właśnie dobrze, że ona wyszła poza takie, mimo że inicjatorkami był zespół, który jest w Instytucie Badań Literackich i nasze takie pierwsze w ogóle macki wyciągane były właśnie w stronę historyczek sztuki, to fajnie, że tam też się właśnie pojawiły te dziedziny wiedzy, które uchodzą właśnie za takie, w których gender się do niczego nie przydaje i nic nowego nam o nich nie może powiedzieć. Jasne. No właśnie tutaj Piotr Witek pokazuje, że są pytania. Przeciągnęłyśmy trochę naszą rozmowę. Okej, ale słuchamy. Tak, mamy kilka pytań. Jedno pytanie od widza i słuchacza o niku, bardzo trudnym do wymówienia, także ja nie odważę się wypowiedzieć tego niku. Natomiast odczytam pytanie. Brzmi ono tak. Czytałem niedawno romantyczny antykapitalizm autorstwa Katarzyny Czeczoty i Michała Pospiszyla.
Czy myślicie, że możliwa jest podobna książka o ludowych wątkach w literaturze, która uniknęłaby folkloryzacji? Ja mam odpowiedzieć? Mam nadzieję, bardzo bym chciała, bo to jest oczywiście bardzo duży problem z jakimś takim rodzajem właśnie, z jakimś rodzajem właśnie, no tak jak z, no takiego upupienia folklorystycznego, prawda? Tak, upupienia po prostu. Paternalistycznego języka. Ale wydaje mi się, że jeśli właśnie popracować nad jakimś takim lepszym doprecyzowaniem tego, co mielibyśmy, rozumieć przez lud, i to tak, taka książka byłaby bardzo fajna. Chociaż ja też nie narzekam wcale na te PRL-owskie opracowania. Na przykład pamiętam, że taka antologia, zbiórówka, Boże, to się chyba nazywało Ludowość u Mickiewicza, że w tej zbiorówce było parę takich tekstów, nie pamiętam już w tej chwili tak dobrze, ale było parę takich tekstów, które kompletnie się wymykały tej folkloryzacji. Że właśnie oczywiście gdzieś tam pokazywały taki rodzaj właśnie estetyzacji i opracowywania właśnie tych ludowych konwencji, na przykład piosenek, ale zarazem gdzieś tam odnosiły się właśnie do kultury ludowej, i to było dosyć chyba fajnie robione. Ale tak, bardzo myślę, że tak, że jest to możliwe i że bardzo potrzebne. Myślę, że w tej rozmowie jakieś tropy, wątki takiego, no tak, no, transgresji tej folkloryzacji, ale takiej, no, no w tym, no nie każda folkloryzacja jest zła. No. Folklor ma swoje też no, różne postacie, wymiary i tak dalej. Folklor, nawet popatrzmy na sam źródłosłów tego słowa. Dobrze zinterpretowany, ujęty w jak największej ilości kontekstów, uważam. Ale wychodząc właśnie na przykład od tropu Janion i jej sposobu podchodzenia po prostu do tak jak ty pokazałaś, do problemu, tak, ludowości, to byłby ten dobry punkt wyjścia. Ale znalazłoby się tutaj na pewno, wieś w literaturze polskiej przecież. Ja pamiętam, był w tekstach drugich, był jeden numer tekstów drugich, tam chyba 2016-2017 rok, pod tytułem Chłopskość. Ja pamiętam kilka świetnych tekstów, no między innymi Przemysława Czaplińskiego. Śmierć, inne życie, wieś w literaturze polskiej. To pamiętam dobrze ten tekst, naprawdę. Albo Andrzeja Ledera, Nienapisana epopeja, prawda, i iść w tego typu tematy. I tutaj myślę, że filozofowie, teoretycy literatury no, mieli bardzo dużo do powiedzenia, ja podejrzewam. Tam był też Dałkszy, bardzo dobry tekst właśnie. Tak, o chłopskim geście, o, też sobie przypominam, tak jest, o chłopskim geście, tak. I to jest umieszczone w specyficznym, też on to umieszcza, no kontrowersyjna rzecz, od Rabacji do Zagłady. Takie zestawienie jest bardzo kontrowersyjne, no, ale okej. Okay. Ale to jest historia gestu i tam jest po prostu historia tego, jak Landsman ciął szach. To znaczy ona dotarła do tych nagrań, które nie weszły do filmu, i pokazała właśnie, jak no, jak Landsman pracował nad tym chłopem, żeby właśnie tak. ten gest w tym filmie się pojawił. Dokładnie, tu chodzi o ten wątek, jasne, tak. Chciałam mówić o Landsmanie, bo to jest właśnie, to się w tym kontekście pojawia, bo to jest następna dyskusja i znowu zaczęlibyśmy z godzinę kolejną, zwłaszcza jeżeli Piotr Witek jest tutaj z nami, ale no okej, okay, tak, tu chodzi o ten wątek, tak jest, o Szoła Landsmana. To jest taka, no taka jakaś, też z tego, co tak, jak ja rozumiem ten tekst właśnie, Dałkszy, to tam chodziło o takie skonfrontowanie się z no, bardzo powszechną i taką dominującą wizją właśnie o tym, że w polskiej kulturze antysemityzm jest czymś właśnie takim swoiście chłopskim, takim właśnie tak. bardzo
charakterystycznym właśnie dla klas ludowych. No i inny, bo to jest akurat książka, która jest zbiorówką pokonferencyjną, a na tej konferencji był inny znakomity referat Kasi Chmielewskiej o tym, że antysemityzm to jest jakby centralny kod polskiej inteligencji. Jakby to, jak właśnie się przez ostatnie lata próbuje właśnie tak na zawsze właśnie zespolić antysemityzm z chłopstwem, no jest jednak procesem takim mocno manipulatorskim. To znaczy ona tam przytaczała, no przytaczała znane lubiane osoby, takie jak, nie wiem, no może niekoniecznie lubiane, no ale Krasińskiego, wypowiedzi na temat Żydów i całej rzeszy właśnie polskich inteligentów, którzy mieli takie, a nie inne poglądy, czasami potworne. Stasic, który przecież chciał wysyłać takie szeregi, formować Żydów i wysyłać właśnie na Syberię. No cała, takich projektów właściwie była cała masa. W każdym razie to jest rzecz, która jakby u polskich inteligentów powraca, a jednak właśnie wszelkie próby uporania się z Holokaustem, znaczy wszelkie, nie chcę teraz też tak niesprawiedliwie generalizować, ale bardzo dużo prób uporania się z polskim udziałem Polaków w zagładzie, to właśnie się koncentrowały przede wszystkim na udziale chłopów. No na tak zwanym chłopskim antysemityzmie tak jakby właśnie nie istniało coś takiego jak antysemityzm inteligentny. Zgadza się, absolutnie. A on istniał i miał się naprawdę świetnie i zresztą dalej się pewnie ma. Dalej się ma, a to wynika również z tego, że no, z takim, a nie innym ustawieniem dyskusji jedwabieńskiej, tak mi się to też wydaje. No i skoncentrowanie na tym zdarzeniu, prawda, a w tym momencie to zasłania absolutnie rodowód inteligencki i ziemiański antysemityzmu. I to w zasadzie też zasługa Endecji, zasługa w cudzysłowie, że na tym początku XX wieku w jakiś sposób się udało niechęć pokoleniową, wielopokoleniową niechęć do ziemiaństwa, no przenieść na niechęć do tego obcego, tak? Czyli przede wszystkim na Żyda. Na Żyda, prawda? A propos inteligencji, no jeden z takich moich zresztą ulubionych, no wspaniała postać, Boj Żeleński, prawda? Nie, znaczy nie powiem, że on był antysemitą, to był, no przecież też synek szlachty, ziemianin były, który nie przejmował się tym swoim korzeniami ziemiańskimi, ale no dla niego Żyd to był Żydek, tak? Typowo ziemiański synek, prawda? Potem mu się zmieniało to, potem on się zmieniał, to fakt. Natomiast zawsze mówi, że to jest trochę jednak obca rasa mimo wszystko. No oczywiście z potężną tradycją, mądra, inteligentna i tak dalej, ale tutaj z polskością to oni niewiele mają wspólnego i to pozostało. Wydaje mi się, że to zostało jednak mentalności polskiej. Co, absolutnie nie mówię, że Boj był antysemitą, ale filosemitą też nie był, prawda? I to było no, ten styl myślowy, ten styl myślenia. Jest postaci, których nie można złapać na tego rodzaju wypowiedziach, naprawdę. Bo Chopin, ale... No ale przeskoczyłyśmy na temat, na temat tak potężny, trudny bardzo, no ale prędzej czy później on wróci, oczywiście. Oczywiście wróci. Także w dyskursie ludowym on musi wrócić. Musi się pojawić. Trzeba się z nim rozprawić. Jeszcze pytania? Tak, niewątpliwie Szoach Lanzmana to jest temat naprawdę fajny, ciekawy, fascynujący. Myślę, że warto zrobić o nim kiedyś też tego typu rozmowę, zwłaszcza w kontekście właśnie współczesnych ujęć i właśnie tych badań porównawczych z materiałami, które nie zostały włączone do filmu. Okej, ale zostawmy Lanzmana. I odczytuję pytanie od pana profesora Mariusza Mazura i brzmi ono następująco. Zwrot ludowy oskarżany jest o neomarksizm i prostą kontynuację zjawiska komunizmu w XX wieku z jego wszelkimi wadami i zbrodniami. W pokoleniach urodzonych w PRL marksizm fatalnie to kojarzy. Jak uporałaby się pani, to jest do Katarzyny pytanie, z takim jego postrzeganiem, jak temu przeciwdziałać, a może przeciwdziałanie nie ma sensu? Jest mi przykro, że marksizm się ciągle źle kojarzy, bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy widzimy, co się dzieje na świecie i że ta połowa
majątku należącego do wszystkich mieszkańców Ziemi, która jeszcze tam parę miesięcy temu należała do 60 osób, teraz należy już do 10, czyli ta akumulacja kapitału przybrała naprawdę jakieś szaleńcze tempo i właściwie zaraz się okaże, że wszystko należy do 10 bogatych panów i właściwie trochę już tak jest, iż oni mają absolutną władzę nad wszelkimi regulacjami międzynarodowymi, są w stanie wybrnąć z wszelkich prób narzucenia im jakichkolwiek regulacji dotyczących ekologii i ochrony środowiska. To przy wszystkich jakichś wątpliwościach, jakie można mieć wobec filozofii Marksa, to wydaje mi się, że to, co ona mu przytomniła, mianowicie to, jak działa kapitalizm, jest jednak bardzo ważne i że można dokonywać jego korekty, tak jak robią to wspaniale feministki, tak jak robi to Federici, mówiąc, że trzeba jeszcze uwzględnić pracę reprodukcyjną i tak dalej. I można z nim polemizować, ale myślę, że przekreślanie jego dziedzictwa właśnie w tym momencie historii. Naprawdę, czy w ogóle, czy na przykład wiecie, że teraz, nie wiem, czy czytaliście właśnie o tym, na czym ma polegać traktat karty energetycznej. A mianowicie to ma polegać na tym, że wszystkie te plany dekarbonizacji najprawdopodobniej, znaczy na to wskazywałby ten dokument, będą musiały uwzględniać płacenie, ale gigantycznych, większych niż budżet Unii Europejskiej, odszkodowań firmie energetycznej, dlatego że jakby zmniejszanie jej zysków zostało jakoś tam uwzględnione w tej karcie właśnie jako warunek wypłacania jej odszkodowań. Także my jesteśmy teraz w absolutnym klinczu, to znaczy my nie możemy zrobić żadnego kroku, dlatego że okazało się, że cała władza właśnie należy do kapitału i że nasza planeta umiera, dlatego właśnie, że będziemy musieli płacić odszkodowania koncernom naftowym. Problem pozostaje, czy marksizm, tylko który, to jest pierwsze pytanie, bo nurtów marksizmu jest wiele, było wiele, jest wiele, znajduje tu rozwiązanie. Moje wątpliwości zawsze, jeżeli chodzi o marksizm, polegały na tym, że o ile słuszna w wielu momentach jest diagnoza, o tyle rozwiązania w realnych socjalizmach tak okazały się niesłuszne po prostu i czy mają szansę okazać się kiedykolwiek słuszne. Ja nie twierdzę, że marksizm już w zasadzie jest martwy, tak, że to jest chodzący trup, ideologicznie też. Ale prawda jest, wiele jest marksizmów i to jest to też pytanie, gdzie on jest odbierany fatalnie. No, jeżeli w Polsce, i to też nieprawda, bo są też grupy, gdzie nadal jest, powiedzmy, w jaki sposób popierany, wspierany, reinterpretowany i tak dalej, a na świecie on jest obecny jak najbardziej. Mm-hmm. Historiografii Stanów Zjednoczonych na przykład, dużo jest historyków marksistowskich. Też jest tak, że nawet te diagnozy Marksa są często niepełne, dlatego że Marks jeszcze nie widział, do czego doprowadzi globalizacja, to znaczy, że wszystkie te rzeczy, które w jego czasach działy się w europejskich fabrykach, my przeniesiemy na globalne południe, więc tam jest cała masa jakichś luk, ale sam punkt wyjścia, to znaczy właśnie analiza tego, jak działa kapitał, jest punktem wyjścia dla wszystkich tych osób, które próbują znaleźć jakieś rozwiązanie dla sytuacji, w której jesteśmy, a jest ona naprawdę bardzo zła. Mhm. Rozumiem, że to już koniec jest, tak? Odpowiedzi, tak. Czy jeszcze będzie coś? No na ten moment koniec, chyba że... Dobrze, to jeśli mogę, to ja sobie pozwolę zadać pytanie, dlatego że wiele wątków się pojawiło, znaczy to już jest czas, goni nas trochę, także nie wiem, jeśli się zgodzicie, to je zadam, a jeżeli nie, to... No to bardzo prosimy. Tak. Mam takie dwa wątki. Pierwszy jest związany z dyskusją waszą na temat relacji pojęcia naród i pojęcia lud. I napięcie wynikającego pomiędzy tymi pojęciami. To znaczy tak, pola semantyczne obu pojęć, tak, one w
pewnym sensie raz się schodzą, raz się rozchodzą, innym razem się wykluczają zupełnie, prawda? Mhm. I teraz tak, mamy do czynienia obecnie, przynajmniej w Polsce, tak, z taką, znaczy dominacją historii narodowej, to nie jest aktualny stan rzeczy, generalnie, prawda, ta historia narodowa była zawsze taka hołubiona i niejako takim, była takim naczelnym dyskursem. Historia ludowa powstała, czy zwrot ludowy, tak, w historii, jako pewna alternatywa dla tego dyskursu historii narodowej. I w związku właśnie z tymi napięciami wynikającymi ze zdefiniowaniem pojęcia naród, ze zdefiniowaniem pojęcia lud, nasuwa mi się takie pytanie, czy jest w ogóle możliwa, to pytanie też bym chciał zadać Adamowi Leszczyńskiemu, bo też do historyka jest pytanie, czy jest możliwa i na ile jest możliwa właśnie narodowa historia ludowa, w sensie takim, na ile można pożenić historię narodową z historią ludową i jeśli tak, to w jaki sposób można by to zrobić. To jest właśnie w kontekście tego, o czym mówiłyście, ludowa historia Polski, prawda, czy polska historia ludowa, tak, na tym case'ie. To jest jeden wątek, a drugi jest taki, historia ludowa, znaczy, no, to jest ten dyskurs taki krytyczny, prawda? On ma bardzo, 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 bardzo mocne, takie ostre krytyczne, analityczne w tym przypadku. Tym bardziej, że właśnie, że występuje w kontrze do przynajmniej obecnie do dyskursu historii narodowej. Ale tak zastanawiam się, czy ta ostrość w tym przypadku, tak, czy być może nie doprowadzi w pewnym momencie do czegoś takiego, co, że to ostrze krytyczne gdzieś się po prostu stępi w pewnym momencie, tak, i ta historia ludowa zamieni się z krytycznej w afirmatywną wobec klasy ludowej, tak, czy nie ma takiego niebezpieczeństwa w tym momencie i czy się w jakiś taki sposób nie zinfantylizuje, tak jak historia narodowa na przykład, tak, i no bo mówię, znaczy mieliśmy, że tak powiem, dosyć dawno temu, znaczy nie chcę powiedzieć z podobnym zjawiskiem, bo tutaj analogia być może jest nie do końca adekwatna, tak, ale ta druga połowa XIX wieku, prawda, chłopomania czy ludomania i tego typu rzeczy, i czy gdzieś to w taką stronę nie zbłądzi, tak, w jakimś takim współczesnym wariancie, to słowo zbłądzi chyba nawet nie jest najlepsze, tak, po prostu gdzieś tam nie zawędruje, o, tak będzie lepiej, dziękuję pięknie. No mnie się wydaje właśnie, że z tą narodową historią ludową jest, to odpowiedź moja byłaby jeszcze bardziej, jakaś zabrzmiałaby jeszcze pewniej niż właśnie w przypadku polskiej historii ludowej. No nie jest to straszne, znaczy to jest naprawdę niemożliwe do pożenienia. To znaczy chyba tam, gdzie zaczyna się naród, kończy się lud i na tym miałby polegać chyba problem. Oczywiście, i to jest oczywiście chyba też widać, mam czasami takie poczucie, że, bo to jest już taki temat, no, który osiągnął już taki wymiar publicystyczny, tak, to znaczy jest, powracam często w dziennikach, tygodnikach i dużo czasopism wydało numery poświęcone właśnie temu zwrotowi ludowemu i tak dalej, że właśnie jest powoli taki, ponieważ właśnie gdzieś po drodze zostało przyjęte w ogóle jako pewne założenie, że to ma być alternatywa dla historii narodowej i ona ma nam zapewnić jakiś rodzaj nowej, zbiorowej tożsamości, to dochodzi do jakiegoś takiej sytuacji, która mnie się wydaje dosyć kłopotliwa, to znaczy w momencie, kiedy zastępujemy te szlacheckie korzenie tymi chłopskimi, to nagle dostajemy właśnie taki wspaniały prezent w postaci przyczyny dla czucia się moralnie wyższym, tak? To znaczy, och, no na szczęście to nie my gnębiliśmy, na nieszczęście, jeszcze zwłaszcza, że często jest, jakby powraca to porównanie z sytuacją w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i z plantacjami niewolników, że właśnie, och, to na szczęście nie my byliśmy tymi złymi, którzy właśnie gnębili tych niewolników, to my właśnie staliśmy po tej dobrej stronie i nagle okazuje się, że ta historia, która no właśnie miała mieć przede wszystkim wymiar krytyczny, miała też, nie wiem, nawet stworzyć jakiś nowy rodzaj metody historycznej, takiego pisania historii oddolnej, to nagle okazuje się, że właśnie dostajemy
taką właśnie jakiś rodzaj nowej moralności i taki no taką gotową opowieść, dzięki której możemy się poczuć dobrze, tak? Czyli ona w tej wersji, ta historia ludowa, w takiej właśnie wersji pop i właśnie w takiej wersji mocno nastawionej na to, żeby nam zapewnić zbiorową tożsamość, w tej wersji ona nam dostarcza dokładnie to, co kiedyś dostarczała nam historia narodowa, która mówiła, ci Polacy, oni zawsze byli tacy biedni, no ale nieśli właśnie, mieli te wartości duchowe, że właśnie na Zachodzie w ogóle zgniła cywilizacja, a my nieśliśmy tę cywilizację duchową i tak dalej, tak? I że tam zawsze było właśnie taki, miała ona dowieść właśnie rodzaju jakiejś wyższości moralnej. Więc to jest jakiś taki właściwie rodzaj niebezpieczeństwa w momencie, kiedy te dwie narracje miałyby się zazębić, to byłoby właściwie straszne. Więc to jest moja odpowiedź na to pierwsze pytanie. Nie wiem, czy Ewa, chcesz coś dodać? No, dobrze, to możemy w ten sposób to ułożyć. Ja bym, znaczy mam odpowiedź krótką i dłuższą, tak? Odpowiedź krótsza, czy możliwa jest narodowa historia ludowa? Tak, kiedy pojęcie ludu da się zinterpretować w kategoriach pojęcia narodu. Czy da się? Tu odpowiem, wycwanie się może troszeczkę jako metodolog, tak? Trzeba prześledzić historię intelektualną narodu, intelektualną ludu, czy historię pojęcia narodu, historię ludu. Dla ułatwienia zacznijmy od XIX wieku, kiedy pojawia się nowoczesne pojęcie narodu. Jeżeli chodzi o pojęcie narodu, jeżeli chodzi o pojęcie ludu, tu jest problem dużo głębszy, bo to pojęcie jest dużo starsze. Moim zdaniem inaczej ten problem wygląda w Polsce, inaczej ten problem wygląda w takim na przykład Kongu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pojawiła się People History of Congo, jest taka praca. Inaczej w Stanach Zjednoczonych u Howarda Zina. Nie skreślam takiej możliwości, ale to wszystko zależy od tego, jak ujmiemy pojęcie czy sens narodu, pojęcie narodu, jak pojęcie ludu niewątpliwie tu trzeba mieć na podorędziu, czy zapoznać się i dobrze przemyśleć historię tych pojęć po prostu. Katarzyno, masz rację, rzeczywiście dyskurs historii ludowej powstaje w alternatywie do historii, powiedziałam, narodowej, znaczy nacjonalistycznej, a dokładniej obecnej polityki historycznej, ja myślę, która nacjonalistyczne pojęcie narodu no właśnie uwydatniła do, tak jak pierwsze powiedziałaś, wręcz zinfantylizowanej formy po prostu. A jeżeli nie zinfantylizowanej, to bezdyskusyjnie martyrologiczno-heroicznej, z pominięciem, oczywiście, znaczy przede wszystkim z uwydatnieniem tej historii Rzeczpospolitej Szlacheckiej, prawda? A więc nie ludu. I tu wchodzi no, jeszcze ideologia sarmatyzmu, jak to nazwali oświeceniowcy XVIII wieku i cała masa jeszcze innych wątków. I ten przełom, wydaje mi się, że tu kluczowy może być rzeczywiście ten przełom XIX-XX wieku, rok 1905, gdzie już wielu historyków optuje za tezą, że tutaj podmiotowość polityczna faktycznie się już umacnia, czy właściwie się rodzi, jeżeli chodzi o chłopów przede wszystkim. I warstwę robotniczą także, czyli lud po prostu, tak? I w tym momencie zaczyna się właśnie dyskurs, można powiedzieć w pewnym sensie nacjonalizacji tego ludu. Bo w ich mentalności pojawia się pojęcie polskości, narodu polskiego i natomiast no, sprawa jest skomplikowana i wymagałaby naprawdę pracy koncepcyjnej takiej na poważnie, bo tak to się oczywiście nie da odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja bym nie skreślała możliwości mimo wszystko takiej reinterpretacji, która no, może takie ujęcie też uzasadnić i stwierdzić, że jest to możliwe po prostu. Mhm.
mam przejść do afirmatywnej, to jest w ogóle widzę, że wątek powraca, jako jakoś taki cień, w ogóle widmo, które nam grozi, że zostaną jakoś wyidealizowane klasy ludowe. Ja trochę nie wiem, o co, znaczy tak domyślam się trochę, o co z tym może chodzić, bo to jest na przykład ta kwestia właśnie tego antysemityzmu, albo też kwestia właśnie, nie wiem, na przykład ról płciowych w klasach ludowych, tak, że to miały być te niewygodne kwestie, które historia ludowa miałaby jakoś spychać na margines. No mi się wydaje, że to są kwestie, które się przecinają, tak, to znaczy że mówienie właśnie o antysemityzmie chłopów, czy o tym właśnie, jak bardzo stereotypowo tam są realizowane role płciowe, to póki co to jest właśnie wytwór jakichś inteligenckich fantazji i przede wszystkim jakaś chęć zaznaczenia swojej wyższości moralnej. I nie będę teraz tutaj jakby mówić, że żaden chłop nigdy nie był antysemitą, ani że żaden chłop w ogóle nie mówi jakichś strasznych rzeczy o kobietach, bo w ogóle nie w tym rzecz, tylko że to nie jest jakaś rzecz przyspawana do... To na pewno nie jest rzecz, którą można byłoby jakoś zesencjalizować, więc nie wiem, wydaje mi się, że... Więc jeżeli o to chodzi, że właśnie to, co miałaby zrobić ludowa historia, to właśnie jakoś, nie wiem, właśnie wydobyć tę taką wrodzoną dobroć klas ludowych, to myślę, że nie, że to jej nie grozi, ponieważ wszelkie te takie tendencje właśnie esencjalizowania klas ludowych to są do tej pory leżały właśnie po stronie historyków piszących historię elit i to są do tej pory jakby grzechy właśnie inteligencji. I nie sądzę, i odpowiedzią na to, mądrą odpowiedzią na to nie byłoby na pewno esencjalizacja w drugą stronę, bo to byłoby w ogóle strzał w kolano. Natomiast nie wiem, bo być może jest mowa tutaj o przemocy, bo tutaj Ewa mnie tak chyba z tą Kordelią ciągnęła. No i wydaje mi się, że historia klas ludowych tak będzie historią przemocy również i że to nie ma co tutaj nagle wpadać w jakąś panikę i próbować właśnie gdzieś to zakopywać pod dywan, dlatego że nie wiem, to jest często być może przemoc, która wydaje się dużo bardziej jakaś drastyczna właśnie dlatego, że mowa jest o rzezaniu i to jest piła. To świetnie zresztą o tym pisze Dauksze, tak? I to nie jest właśnie to jest właśnie taka przemoc, która wydaje się dużo bardziej zasługuje na potępienie, ale co to lepsze jest przemoc właśnie w białych rękawiczkach i nie wiem, skazywanie 2000 osób na spłonięcie w fabryce w Bangladeszu, co do której tam osoba, która czerpie z tego zyski, czyli właściciel fabryki nie przyłożył do tego ręki, to co ta przemoc jest jakoś lepsza. Ona jest rzeczywiście mniej widoczna, ona rzeczywiście mniej się daje wpisać właśnie w jakiś taki rodzaj już gotowych scenariuszy, jakie nam podsuwa historia, no ale to jest wciąż przemoc, więc nie, bardzo bym na pewno to, czego bym nie chciała, to właśnie to, żeby historia ludowa poszła w jakikolwiek rodzaj esencjalizacji tych klas, którymi ma się ona zajmować, no bo wtedy to w ogóle nie jest historia. Mhm. I przypisywanie jakichkolwiek stałych, wrodzonych cech i natury jest po prostu bez sensu. Ja odniosłabym się do tego pytania tak, Piotrze, znaczy odwróciłabym tę kolejność. W tym momencie mamy moment afirmacji, który może owocować, no właśnie tym, co mówisz, to co znamy, tak, chłopomaniu, ja bym to powiedziała, snobowanie się na chłopstwo. A zauważyłam tę tendencję po filmie Broszka.
gdzie Magda Bartecka no nieustannie przypomina, jestem chłopką, żadna z nich chłopka, po pierwsze, należy do dzisiejszej klasy średniej, jest wykształconą kobietą, jest psycholożką. To, że ma takie korzenie, tak jak my wszyscy, no to okej, okay, nie trzeba tego, co drugie zdanie przypominać, prawda? Tym bardziej, że przypominam jedną scenę, gdzie gotuję obiad, poczęstunek dla kolegi hrabiego, panicza. I co gotuję, proszę Państwa? Nie kulasze na przykład, znaną z naszych okolic, ale spaghetti bolognese. No. Jakie to chłopstwo jest z jej strony? Nie ma w niej nic chłopskiego dzisiaj. To po pierwsze. No, ale stumowanie na chłopstwo jest, przynajmniej no, werbalnie. Afirmatywność dzisiejszego dyskursu historycznego, w historii szeroko pojętej, prawda, którą piszą przede wszystkim na przykład znaczy, no, antropolodzy między innymi, kulturoznawcy i tak dalej, polega na tym, że przede wszystkim podkreśla się wątek buntu, oporu, no, emancypacji, prawda? Historia emancypacyjna zawsze do jakiegoś stopnia jest afirmatywna. Ale nie możemy zapominać o tych drugich stronach. Jedwabnym jako pewnym symbolu już wspomniałam. No, przepraszam, tego nie zrobiła burżuazja, tak? Tylko lud umiłowany. No. Nie można zapominać o, tak czy inaczej, no, brutalności powstań, rabacji i tym podobne. Tylko, że to jest sprawa historyków. To jest sprawa tych, którzy o tym piszą, bo historyk mimo wszystko nie może stanąć wobec tego typu zdarzeń, nawet jeżeli przyznaje rację, uzasadnia i tak dalej ten bunt, prawda? Nie może stanąć wobec tego typu zdarzeń z otwartymi rękami i powiedzieć, sama tego chciałaś, księżniczko de Lamballe, albo sami tego chcieliście, bracia rosyjscy, albo sam tego chciałeś, Marcjanie Żeleński, prawda? Ludzie, którzy zginęli w sposób okrutny, zamordowani w sposób bestialski. O tych sprawach, nie można pomijać, ja uważam. Pomijany jest wątek, na razie, myślę, że on będzie wracał, zasysania warstw ludowych do struktur siłowych na przykład. To jest zwłaszcza w XX wieku, prawda? No i inne tego typu nie, ciemniejsze strony, powiedzmy, które ukażą się w dyskursie ludowym i tu będzie ten moment krytyczny, czyli ja pierwszy bym odwróciła tę kolejność. W tym momencie mamy akcję afirmatywną, zrozumiałe, bo tak to się dzieje zazwyczaj, prawda? Dyskurs musi zaistnieć porządnie, tak? A potem zacznie się moim zdaniem szukanie wątków krytycznych. Natomiast ja bym się bardzo cieszyła, gdyby to poszło w te strony, które my poruszamy, to znaczy szło na wielu poziomach, w wielu dyscyplinach, w wielu dziedzinach, pokazywało się w kulturze wizualnej zwłaszcza i mamy to. Mamy to moim zdaniem i to jest, no, na przykład Daniel Rychalski jest fajnym tego przykładem, ale też myślę, że będzie wiele, wiele innych przykładów, które te wątki, czy ten dyskurs będzie podtrzymywał, no, po prostu rozwijał w różne strony. Bardzo piękną właśnie taką wersją historii ludowej, napisaną przez Francuza i to jest właściwie osobista historia, ale to bardzo, bardzo fajnie pokazuje, jak można sobie radzić z tymi, z jakimiś ciemnymi właśnie stronami, a wcale ich jakoś nie zakopywała pod dywan. Jest oczywiście książka Powrót do Reo. Boże, wyleciało mi teraz nazwisko z głowy autora. Zaraz sobie może je przypomnę. No, w każdym razie tam jest mowa właśnie o robotniczej rodzinie, i bardzo, bardzo jest przekonująco wyjaśnione, jak to się stało, że ona zaczęła głosować na Front Narodowy i w którym momencie to właśnie ten antyimigrancki i rasistowski język jakby stał się jej językiem. To znaczy to są świetnie podane, świetnie jest zarysowane całe tło właśnie tych Didier Eribon już. Eribon, tak, też znalazłam właśnie, jasne, tak. W razie to naprawdę znakomicie jest zrobiona książka, właśnie taki rodzaj wrażliwości, który no fajnie byłoby, gdyby był powszechny. A jeszcze wątek, który pomijany jest pewnie świadomie, już daję głos,
żołnierze wyklęci i żydowskie pochodzenie większości z tych partyzantów. No jak się do tego zabrać? No cóż, historycy historii ludowej niech się zabierają, niech myślą. Jeśli mogę jeszcze słowo. Bo ja, Ewo, zgodzę się z tobą absolutnie tak, natomiast to, o czym ty mówisz, to jest afirmatyzm refleksyjny, tak? I tutaj on jest jak najbardziej na miejscu. Znaczy mi chodziło o taką afirmatywność, czy taką afirmację właśnie, która doprowadza do infantylizacji w pewnym momencie, nie? Znaczy, i tutaj to Katarzyna o tym mówiła właśnie, tak? O tego typu obawach, prawda? Bo w tym przypadku to jest pełna zgoda. Także to ja tylko tyle dziękuję. Jasne. Nie mamy więcej pytań. Co jeszcze głosy? Nie mamy więcej pytań. No a mamy już 2,5 godziny, ponad 2,5 godziny rozmowy. Prawie trzy, także nagranie będzie znakomite. Myślę, że no nie wiem, dla mnie to była bardzo, bardzo taka rozmowa i wielostronna. Sporo jeszcze wątków nie poruszyłyśmy tutaj, które były zapowiadane. No ostatnie słowo, dobrze, Katarzyno, jakbyś... Co byś powiedziała? Nie wiem, zachęcam wszystkich do pisania historii ludowej. Do historii ludowej. Nie wiem co. A ja zachęcam do szukania tropów nie tylko w historiografii. Bo w Polsce bardzo wiele się dzieje w przestrzeni publicznej, w public humanities, to co nazywamy sobie tak, tutaj akademicko, tak. Chciałam jeszcze, no właśnie o Danielu Rychalskim chciałam porozmawiać, no już po prostu nie ma czasu, to może nawet odrębna rozmowa mogłaby być. Chciałam jeszcze powiedzieć o bardzo niezwykłej dla mnie instalacji Plastic Bag, Moniki Zawadzki, takiej postaci bezgłowej, no właśnie człowieka, który wygląda jak człowiek z ludu, bo to taki neosocreal dosłownie. Jest to pomnik, nie jest to rzeźba, jest to pomnik, co ma też swoje bardzo istotne znaczenie i jego bezgłowość też, beztwarzowość po prostu, tak? Czyli nieposiadanie ust, nieposiadanie głosu. Można tu iść jeszcze w innych kierunkach, na przykład tak jak to zainterpretowała Maria Poprzęcka, nazywając to pomnikiem antropocenu. I kontekst antropocenu jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o tutaj historię ludową, zwrot ludowy w ogóle. I patrzeć jednak na zwrot ludowy w perspektywy nauk humanistycznych, nauk społecznych, nie tylko historii. Mhm. Bo mi się wydaje, że to jest sens tego zwrotu. To nie tylko historia ludowa Polski, prawda? Poza tym, że historia ludowa jest, People's History to jest globalne zjawisko w tym momencie, jeżeli chodzi o dziejopisarstwo, ale nie tylko w wykonaniu historyków, prawda? Bo i socjolodzy, ekonomiści, pisarze także. I reflektować to, skąd, dlaczego to jest, prawda? Powtórzę na koniec te pytania kantowskie. No co możemy o tym wiedzieć? Co w zasadzie o tym wiemy, prawda? Czyli no jak rozumieć te podstawowe pojęcia, ciągle będziemy do tego wracać. Co powinniśmy robić? Bo jeżeli to zahacza o aktywizm społeczny, o problemy, które też są czynnikiem w ogóle powstania tego zwrotu ludowego, prawda? O których mówiłaś tutaj dokładnie po prostu. I to, co Biennale Warszawa robi w tym momencie. I wzmacniając nam i budując nam w zasadzie wyobraźnię społeczną i wokół tego się przecież cały czas poruszamy, to jest właśnie to jest ten kierunek. No i czego możemy się spodziewać? To jest najciekawsze pytanie. No z punktu mojego widzenia, tak, i Piotra Witka też, jesteśmy metodologami, teoretykami nauki, także tutaj, no jak to będzie szło, tak, jak to będzie dalej szło, ja jestem przeciekawa, dlatego tropię w różnych miejscach, w różnych momentach, w różnych czasach, tak, diapazonach czasowych i tak dalej. I stąd ten cykl nasz, który będziemy kontynuować jeszcze, bo przed nami też spotkanie z autorkami książki Kobiety w Polsce 1945-89 z Adamem Leszczyńskim, no i zobaczymy jeszcze. Także myślę, że ten cykl, który od razu jeszcze powiem, że rozrósł nam się niespodziewanie, bo to miały być tylko dwa spotkania zaaranżowane nie przez nas zresztą, nie przez nas, ale cieszymy się, że to jednak poszło tak naprzód i myślę, że to zaowocuje przyszłości. Mam nadzieję też pracami naszych adeptów, naszych studentów, bo też zaczynają się interesować tematem, także... Bardzo dziękuję i świetne spotkanie.
Także bardzo dziękuję. Będę na pewno na spotkaniu o historii kobiet. Super. Jako świetnie. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję. Dziękuję Piotrze za moderację. Cześć, pa, pa.